Partnerem odcinka jest Media Expert i smartfon Google Pixel 8 Pro. To nie tylko świetny design oraz solidne wykonanie, ale też wiele narzędzi wspierających kreatywność i ułatwiających życie funkcji AI w języku polskim. Smartfon oferuje różne opcje inteligentnej edycji zdjęć, takie jak najlepsze ujęcie, magiczny edytor oraz moje ulubione zaznacz, aby wyszukać, co ułatwiło mi znalezienie wymarzonego fotela. Telefon Google Pixel 8 Pro dostaniecie w Media Expert w supercenie. Słuchacie serii Na Dwa Głosy, czyli Rozmów o Życiu w podcaście Karoliny Sobańskiej. Oddaję tutaj stery nad rozmową i siadam do dialogu z różnymi rozmówcami o relacjach, marzeniach, przyjemności czy wartościach. Podcast jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych, a na YouTubie i Spotify dostaniecie go w wersji wideo. Asiu, myślę, że my nie potrzebujemy rozgrzewki. Nie, nie potrzebujemy. Bo tak sobie myślę, że nawet ostatnio, jak byłyśmy na spacerze, to musieliśmy stopować sobie niektóre wątki, bo myślałyśmy sobie, że dobra, to powiemy na naszej rozmowie. I czasami, jak sobie rozmawiamy prywatnie, to mamy taki poczucie: Kurczę, szkoda, że tego nie nagrałyśmy. Wiadomo, że nie wszystko, co się dzieje wartościowego, ważnego, jest kontentem jest co mogło być osobnym tematem odcinka, <grym> ale rzeczywiście w naszych rozmowach mam wrażenie, że jest coś takiego, że zawsze jakoś um, nurkujemy w głębiny po prostu rozkmin. Zresztą mamy naszą nieformalną grupkę o rozkminach, że choćbyśmy zaczynały od jakichś bardzo błahych tematów, to od razu wjeżdża jakaś pogłębiona refleksja. I dygresja goni dygresję. To jest chyba, jak tak. czasami potrafimy po półtorej godziny wrócić do tematu, który tak. rozpoczęliśmy wtedy. No. Ale to też jest sztuka, żeby wrócić. Słuchanie przede wszystkim. Żeby te mapę myśli rozrysowywać, ale potem... Wrócić do, do brzegu. Jestem ciekawa, jak będzie dzisiaj. Jak będzie dzisiaj? Nie, no słuchaj, ja powiem ci, że nie nagrywałam ponad miesiąc, więc ja się też czuję, tak że dawno wiesz, dawno, dawno nie, nie, nie robiłam jakiejś takiej weryfikacji, gdzie jestem ze swoimi przemyśleniami, gdyż jest mega fajne, bo pewnie to nas też łączy, lecz powiedz mi, bo zmieniłam, jak ty masz, że ja nie lubię się powtarzać i na szczęście jakby przez to, że tak dużo tematów pojawia się w różnych moich wiesz, rozmowach czy produkcjach, no to ja mogę sobie porozmawiać na przeróżne tematy to mnie bardzo kręci, ale jak zauważam, że nagle wpadam w jakiś jeden blok tematyczny i na przykład dostaję podobne ja pytania, to myślę sobie, nie, nuży mnie to, potrzebuję czegoś nowego, czasami taka przerwa. Jest dobra, bo wtedy te, te myśli są nowe, świeże i mogę się nimi podzielić z takiego miejsca właśnie nie zmęczenia tematem. No, mogą też jakieś myśli po prostu wybrzmieć, które nie miały przestrzeni na wybrzmiewanie, no bo ciągle były jakieś inne. Ja tak trochę myślę o tej twojej przerwie, tak to nazwijmy, mm -hmm. że skoro nie musiałaś ich też. Porządkować, tylko one sobie mogły być takie trochę chaotyczne, to może się wynurzyły jakieś nowe, wiesz, jakieś nowe spojrzenia, nowe rozkminy. Ja mam tak, że wychodzę z takiego założenia, że my też jesteśmy codziennie trochę inni, mm. i jak czasami ktoś do mnie, wiesz, nie wiem, tydzień wcześniej wyśle pytania, mówi: Tu są pytania, przygotuj się. Ja nie patrzę na te pytania, bo tydzień wcześniej jest duże prawdopodobieństwo, że może siedzieć we mnie. Coś innego trochę w mojej głowie. Okej, okay, wartości czy jakieś takie przekonania Podobno, raczej nie są takie zmienne, ale chociażby wczoraj w kontekście pewnej naszej rozmowy zaczęłam czytać książkę, która już mi pokazała. O, to jest ciekawy punkt zaczepny, więc y, ja lubię czasami rozmawiać na podobny temat, dlatego że też widzę tą swoją zmianę. Ale jeżeli mm. tej zmiany nie ma, jeżeli opowiadam tę samą historię, jeżeli nawiązuję do przyszłości, no to tak, no to jest lekkie zmęczenie. Ale nawet wczoraj mi powiedziałaś, że nie chcesz sobie w ciągu dnia rozpisywać pomysłów na to, o czym możemy dzisiaj rozmawiać, mm -hmm. bo nie wiesz w sumie z czym się obudzisz następnego dnia. Dokładnie tak. I dzisiaj, jak byłam sobie sama na kawie, to to był ten moment, kiedy pomyślałam, no i widzisz, wczoraj przyszły do mnie jakieś nowe myśli, które pewnie się jakoś w nocy skonsolidowały i no, jestem naprawdę ciekawa, gdzie nas ta na dzisiaj zaprowadzi. No, bo w ogóle jakby geneza też moich rozmów na dwa głosy, to było, to jest w ogóle strasznie dla mnie ciekawe, jak patrzę na to teraz wstecz, bo my też rozmawiałyśmy przecież w, w tym odcinku rok temu, że wymyśliłam sobie trochę nieświadoma dlaczego, serię, w której po prostu siadam z ludźmi, z którymi bardzo dobrze mi się rozmawia, mamy jakiś zarys, mamy jakiś taki, taką główną myśl, ale yy, to, co się dzieje, to już jest yy, poza naszą kontrolą. Jak freestyle. Wyciec, zwykle tak, tak, jest to totalny freestyle, ale ja wchodziłam w te nagrania z przerażeniem, czyli wiesz, jakby część mnie miała takie, że to jest dobra droga ciągnijmy do tego nieplanowania tutaj, a propos mm -hmm. dzisiejszego wątku, ciągnijmy do tego, żeby działać spontanicznie, a jednocześnie, wiesz, po prostu kontrola. gawki myślę sobie, dobra, to w tym, w tym odcinku bez planu powiem o tym, o tym i o tym. I pierwsze odcinki, które nagrywałam, to wiesz, miałam w głowie taki szablon i myślę sobie, dobra, jakoś naturalnie to w to wejdę. Ja potem pomyślałam sobie, dziewczyno, czy to nie jest w ogóle tak sprzeczne z całym założeniem, jakby zaufaj, że masz te swoje przemyślenia, że te rzeczy po prostu przyjdą i że to nie jest właśnie o tym, żebym ja pamiętała, jak ja chcę Powiedzieć, tylko słuchamy siebie, odbijamy te nasze refleksje i uważam, że to jest zawsze najpiękniejsze, że z myśli drugiego człowieka nagle tobie się tak. po prostu odpala jakaś zupełnie nowa refleksja. No jednak nie wiem, jak ty, ale ja czekaj, ty też jesteś numerologiczną, już wjeżdżamy z dobrego. Ja z jestem dobrego. jedenastką. No właśnie, jesteśmy mm. obie jedenastką, mm -hmm. i z tą jedenastką jest też tak, że ona jest dwójką. Tak. Czyli ten kontakt jeden na jeden jest dla nas najważniejszy, plus kontakt ze sobą uh -huh. i kontakt z tym drugim człowiekiem właśnie w tym zestawieniu. I to też myślę, że w historii każdego jest tak, że zupełnie inną dynamikę tworzymy w dwójkach, w trójkach, w czwórkach, w większych grupach i też w zależności od tego, kim są ludzie, z którymi obcujemy, no to to też wpływa na to, jak, jaka jest ta interakcja. Ale ja ilekroć właśnie mam dużo takiej interakcji w grupie, to tak woła mnie to, żeby tak spotkać się z kimś innym. Moja przyjaciółka y Powiedziała ostatnio, do, dobra, Karol, spoko, spotkajmy się, ale się, w kółko się widzimy ostatnio. Mówię, tak, ale widzimy się w grupie. Dla mnie to jest zupełnie to inna jakość spotkania. Inny. Rozmawiamy o innych rzeczach. Ja nie wiem, co tobie siedzi w głowie, a mnie bardzo interesuje, co siedzi ludziom w głowie. Tak, zdecydowanie i myślę, że też w kontekście tego trochę strachu, żeby puścić tą kontrolę, no bo myślę, że tam jest dużo o kontroli, jest taka kwestia zaufania sobie. Że jak ty masz tą przestrzeń do tej rozkminki wewnętrznej, nawet no jak szliśmy tutaj tak. to, co ci powiedziałam, że. w Tyle bodźców jest dookoła nas, tyle rzeczy się dzieje, tyle rzeczy konsumujemy. Wiesz, nawet jedząc śniadanie i przeglądając telefon, nie skupiasz się na tym śniadaniu, tylko twoje myśli są gdzieś rozbiegane. W związku z tym my nie możemy usłyszeć siebie. Jak nie słyszysz siebie, no to nie masz do siebie tego zaufania, no bo w sumie nie wiesz, co tam jest w środku. Podlegasz przekonaniom z innych stron, czy powtarzasz jakieś rzeczy, które od kogoś usłyszałaś. A jak tak się na chwilę, właśnie w tej ciszy, w jakiejś takiej izolacji trochę usiądzie, to nie zawsze jest łatwe. Czasem tak. jest trudne, no bo pojawiają się też te trudne myśli, czy te trudne wspomnienia, ale właśnie dawanie sobie tej przestrzeni, a ja wiem, że ty. Dajesz sobie tą przestrzeń tak nawet świadomie. Tak tak. Jak rozmawialiśmy, że to czasem aż. No jak to idziesz już do domu? Tak idę do domu, tak, bo tak, potrzebuję. I się pobyć po prostu ze sobą. tak dalej, game over. I, tak. I mnie już tu nie ma. Jakby ja, już potrzebuję, ja już potrzebuję się trochę odciąć. Więc im dłużej jesteś ze sobą, tym lepiej słyszysz, słyszysz te myśli, jeżeli. Masz na to przestrzeń i ochotę, możesz sobie z tymi myślami popracować. Jak sobie z nimi popracujesz, to potem tak myślę płynie po prostu w tej rozmowie, że ty ostatnio byłam z moim mężem na spotkaniu ze znajomymi i potem spotkają do mnie mówił: "Jak ty w ogóle o sobie mówisz? Jestem pod wrażeniem. Jak ty w ogóle? No nie wiem, co się stało. I ja tak wydawało mi się, że byłam taka jak zawsze, mhm. ale faktycznie potem miałam refleksję, że jestem w takim momencie, że tak dobrze się czuję ze sobą i ta cisza, którą miałam, została przeze mnie tak dobrze wykorzystana, że nagle ja po prostu wiem. Po prostu wiem, tak wiesz, od środka, nieracjonalnie, właśnie, tak. nie z poziomu Oj. planu, notatek, tylko tak po prostu wiesz, mhm. żyjesz tym, że to wychodzi z ciebie i te słowa same przychodzą. Ale powiem Ci, zaobserwowałam w ostatnich dniach de facto taką zmianę u siebie, w dniach, w sumie miesiącach pewnie, ale to gdzieś tam jest bardzo dla mnie widoczne, że kiedyś potrzebowałam rozmowy z drugim człowiekiem, żeby sobie poukładać pewne myśli. Mhm. I mówiąc, dochodziłam. Ta osoba była tak naprawdę nośnikiem mo moich, moich przemyśleń, ale potrzebowałam, to zderzyć, wiesz, ktoś coś tak. mówi, a wtedy się mogłam zgodzić, nie zgodzić i dochodziłam do tego, jakby co czuję i jaką podejmę decyzję, a ostatnio tak, wiesz, bardziej między nami, ale to jakby muszę zdradzić, że jakby stwierdziłam, że ja chyba jestem dorosłą osobą w końcu i tak w ostatnich miesiącach co chwilę mówię tak, o, no dorosła Karo, dorosła, dorosła Karo, dochodzę do tego, że nie jest mi to już potrzebne, że jak ja sama właśnie poświęcając sobie czas jestem w stanie sobie poukładać to, w jakim miejscu jest moja głowa, co czuję w danej sytuacji, jaką podejmę decyzję, i potem okej, okay, um, mogę powiedzieć o tym moim bliskim, chętnie powiem, ale to też jest właśnie to, że nie mam takiej potrzeby wytłumaczenia się innym, jakby wyłożenia innym swojego punktu widzenia po to. Tak było zapewne przez większość mojego życia, żeby druga strona przyznała mi, że o, tak, masz rację, ma to żeby sens. otrzymać tą aprobatę. To tak, bym ja tak sobie o Tak, tym tak, myślę. tak, mhm. tak dobrze, dobrze czynisz karu, nie? A teraz mi się sobie to odwróciłaś trochę. Tak, Czyli nawet, najpierw ty gadasz tak. z karo, hmm, jak to jest, a potem możesz się podzielić rezultatem, a nie odwrotnie, tak. że oczekujesz, że ktoś ci. Pieczątkę daje tak, to, co myślisz. Tak, jest I okay. zawsze, wiesz, jak gadałyśmy przed odcinku świątecznym, nie, że ta rodzina nas zawsze tak sprawdzi. To tak mi się teraz skojarzyło, że yy, jak chcemy poszukać jakichś triggerów i trochę się, trochę jakieś <grym> wyzwanie pod, podjąć, to zawsze warto porozmawiać z jakimś członkiem rodziny, który często wbije nawet nie że intencjonalną szpilę, co akurat przez swoje naturalne bycie powie coś, co nas może lekko wybić. I to jest takie fajne sprawdzam. Dla mnie Mam dzisiaj rano taką sytuację, że tak usłyszałam takie jedno zdanie i pomyślałam sobie: OK, w pierwszej chwili tak, mm, nie, nie podoba mi się to, a potem. Tak no i trudno. Wiesz, osoby z rodziny to są często te osoby, z którymi jesteśmy przez te wszystkie lata, a jeżeli my się zmieniamy, a te osoby się nie zmieniają, no to potem może następować zgrzyt i wiesz ten tekst nawet Ty się zmieniłaś. Mm. no Właśnie dobrze, że ty się zmieniłaś. No szukasz, szukasz ten okej, okay, czasami zmiana może przez pryzmat tej drugiej osoby nie wydawać się korzystna, no ale znowu przywiązanie do tego, że my zawsze będziemy tacy jak byliśmy te 10, 15 lat temu, nawet pół roku temu, jest dosyć złudne i tak. po prostu zmiana równa się niepewność, niepewność równa się dyskomfort. Więc jeżeli nagle osoba, którą wiesz, na mojej piersi spałaś, leżałaś, ja ci Coś tutaj wszystko stało. robiłam, co się z tobą stało. Byłaś taką grzeczną Karolinką no. zawsze. Jakby, co, się, co się wydarzyło? Co to jest prawda, po to prostu naturalny, naturalny cykl, że gdzieś tam się zmieniamy, a ta zmiana jest trudna dla wielu osób do zaakceptowania. Ale też w kontekście tych ludzi yy, i Poszukiwania czasu dla siebie. Ja mam taką refleksję swoją, i bardzo mnie ciekawi, jak ty sobie z tym radzisz, w tym kontraście, bo teraz jesteście rodzinnie, że tak powiem, w Warszawie, gdzie tych bodźców towarzyskich nie brakuje. I jest to na pewno, no, to nie znaczy, że będąc u siebie macie, macie jakieś totalne odludzie Izolacji. i izolację, mhm. też macie swoje towarzystwo, ale na pewno ta, wiesz, to tempo miasta i cała energia miasta, tak wielkiego jak Warszawa, też Warszawa myślę, że jest specyficznym miejscem, jeśli chodzi o tempo, tak jakby są miasta z, z, znacznie wolniejszym, wol, wolniejszą... Od tempo energią. i możliwości, tak. może tak, nie? że znaczy ciągle to, coś to się jest, dzieje, więc masz tak. ochotę z tego korzystać. I to, jest, I to jest duży kontrast, bo ja na przykład, przez to, że też wiele moich bliskich ludzi jest teraz w Warszawie, ja też pierwszy raz jestem w Warszawie w wakacje, w ogóle nazywam ten odcinek wakacyjnym w mojej głowie, że wakacje Wakacyjna, Karo. Sprawdzamy, gdzie jesteśmy w wakacje. Jestem tutaj i rzeczywiście dużo się dzieje, i przez to, że przez wiele lat też dużo zmieniając miejsce, czy zamieszkania, czy podróżując, to finalnie spędzam bardzo dużo czasu sama. Nawet jeśli były te spotkania z ludźmi i nawet odwiedzałam kogoś na jakimś wyjeździe, no to w międzyczasie jakby dużo było tej konfrontacji ze sobą. I teraz przy tych, przy tych wrażeniach, bodźcach towarzyskich, właśnie muszę tak sobie wygospodarować ten czas na, te, na, te, na tą samotność, o której mówiliśmy, i ona jest dla mnie rzeczywiście jakaś taka bardzo odżywcza i ciekawe w ogóle jest też to, że kiedyś uważałam to, słuchaj, za takie swoje trochę przekleństwo, że mam tego czasu tyle y, samej, sama. tak, jakby gdzie, że wszyscy ludzie przecież mają tyle znajomych, z którymi non -stop spędzają czas, a ja się tak po prostu włóczę po tym świecie i, i mam tyle czasu ze sobą. A teraz fajnie jest y, z tego miejsca, gdzie wiem, że jestem otoczona tymi wspaniałymi ludźmi, móc sobie wybrać ten czas samej, no bo wtedy zupełnie jestem inna w tych relacjach. I właśnie zastanawiam mnie, to, to już wiesz, też no znowu milion tutaj jest rzeczy, które można powiedzieć, ale y, jestem po prostu ciekawa, na ile ty się z tym utożsamiasz teraz, nie? kiedy masz taką swoją spokojną rutynę, kiedy nie jesteś w Polsce i nagle tutaj są te wszystkie bodźce, mhm. potrafisz się przełączyć na taki tryb działam, działam, ludzie, ludzie, czy też sobie wyszukujesz tych momentów, kiedy jesteś sama? Zahaczę o parę wątków, Dobrze. dobra. Bo. Ja jeszcze jakieś 10-17 lat temu, to był taki moment, że ja swoją wartość oceniałam przez ilość interakcji z ludźmi, które posiadam. Więc i w momencie, w którym zamieszkałam sama, i w tamtym czasie, z tamtej perspektywy, wydawałoby się, że Ło, jest super, mam fajną pracę, mam super mieszkanie, spełniam swoje zachcianki, ale dzień, w którym nie spotykałam się z kimkolwiek, wydawał mi się dniem straconym. Też tak miałam więc. I miałam takie zdrowie, <laughs> miałam takie wieczory. Że kiedy spędzałam je samotnie, samot, samotnie, kiedy spędzałam je po prostu w moim domu, to myślałam sobie, co jest ze mną nie tak. Ja myślałam, że jestem frajerką. Myślałam, że jestem frajerką, <grym> myślałam, że nikt mnie nie lubi, yy, myślałam, że moje życie przecieka mi przez palce Tak, Wszyscy no bo, ludzie mam ty tyle atrakcji. Tak, i wszyscy na pewno się spotykają, tylko, tylko ja biedna siedzę w tym domu. I bardzo się cieszę, że w pewnym momencie przyszła do mnie refleksja, właśnie po jakimś takim burzliwym wieczorze, pełnym płaczu, jaka to jestem samotna mm -hmm. i, i jak bardzo źle pokierowałam moim życiem, że okej, okay, no mogę się tak zachowywać, a mogę zobaczyć, jak to jest, bo w sumie ja tak naprawdę nigdy nie widziałam. Wiesz, ja sobie zdałam sprawę, że do momentu pójścia na studia, ja nigdy nie spędziłam sama w domu nocy. Ponieważ mam dwoje braci, tak. rodzice zawsze byli blisko, więc w ogóle nie było opcji, mhm. żeby mieć dom dla siebie. No może jeżeli z pół dnia udało się wygospodarować to max. A teraz nagle zostawałam sama w przestrzeni, w której się no, nikt nie pojawi, jeżeli ja go nie zaproszę, to było dla mnie trudne. Więc w kontekście właśnie ustawiania się ludzie nie ludzie, ja lgnęłam do ludzi, bo moja samoocena tego potrzebowała, tak. bo wydawało mi się, że dzięki temu tak. jestem fajniejsza i to mnie stanowi. Przez lata udało mi się na to spojrzeć w inny sposób i właśnie polubić to bycie samą ze sobą, bo nagle te wszystkie myśli zaczęły docierać, nagle zaczęły się też te karty odsłaniać i miałam z czym pracować, a nie zagłuszałam im, ich ciągłą obecnością innych, i w tamtym czasie myślę, że też. Rozmawianiu o takich rzeczach, o, o innych, o mm -hmm. sytuacji na świecie, o jakichś, nie wiem, plotkach, wiesz, tak, takie rzeczy, które na koniec dnia, czy one wnoszą wartość, tak. nie odżywiają, dokładnie, raczej, raczej zabierają ci tę energię. Więc byłam w tym miejscu, i w momencie, kiedy 4 lata temu zdecydowaliśmy się, żeby, ok, wyruszmy w świat, zobaczmy co będzie, to trochę nie umiałam sobie poradzić z tą myślą: co z moimi relacjami? Mhm. Bo tych relacji było, było sporo. My się śmiejemy, że mamy takie rodziny, y, rodziny te od dziecka, ale też takie rodziny z tak. wyboru, przyjaciół w Poznaniu, przyjaciół w Warszawie kilka takich grup, które są dla nas bardzo ważne. No i Umówmy się, otrzymywanie relacji online jest trudne. Jest trudne i jednak ta bliskość drugiej tak. osoby to jest zupełnie coś innego. Ale też wiem, że przez cztery lata, te cztery lata z pomocą, chociażby takich osób jak ty, ja nauczyłam się utrzymywać te relacje zdalne. Oczywiście z dwóch stron musi iść ku temu inicjatywa. I te osoby są obecne w moim życiu, ale widzę, jak bardzo cenne jest to, że mam ten. Spokojny czas tak. gdzieś na dalekiej wyspie, też z małą społecznością, z którą ten kontakt jest intensywny, ale jednak jest yy, okrojony. Nie ma, wiesz, właśnie tych samych historii, yy, zaczynania w tym samym miejscu, bo to życie się toczy. I w kontekście tego, co zapytałaś, jak ja się tutaj czuję, to jest mój czwarty, czwarte takie wakacje. One co roku są inne, ale ja pierwszy raz przyjechałam na te wakacje z myślą: ja nic nie muszę, mm. bez misji bez odhaczania jakichś rzeczy i tu pięknie nam, no, wiesz, nawiązuje do temat odcinka no pięknie. bez celów i planów. <noise> tak. Albo raczej może bez planów, bo mm, wczoraj ci zajawiłam, że dla mnie cel i plan tak. to jest trochę coś innego. Może tak też będę to ubierać, tak, mi to w ogóle mega ciekawi, bo ja u, użyłam nieświadomie jakoś mm -hmm. zastępczo, że raz ci powiedziałam, że pogadajmy, jak to jest żyć bez planów, potem powiedziałam coś tam, że bez celów, nie poddałam tego jakiejś większej refleksji, a to od razu powiedziałaś, dobra, Kara, to są trochę dwie różne rzeczy, więc to jest już dla mnie super ciekawe. Ja teraz zakładam czapkę y, menadżera IT i tak, i tak bardziej... I już wytłumaczę. Bardziej, bardziej systemowo, bo cieszę się, bo mam wrażenie, że w tej rozmowie, jak ja sobie to tak w głowie układam, łączę sobie takie dwa światy. Jeden taki metodyczny. Mm -hmm. Spójrzmy na definicję i w czym to tak. wszystko pomaga, ale z drugiej strony taki trochę życia na chmurce, jak ja to u siebie na, nazywam dla siebie, więc y, to są takie niby przeciwstawne rzeczy, ale one mi się fajnie łączą ze sobą w tym życiu, które ja sobie wymyśliłam na tu i teraz. I to, co chcę podkreślić, to, to jest jakaś moja wizja i moja prawda o świecie. No, tak jak często tak, rozmawiamy, tak. że to, to jest nasze, na tu i teraz, to nie znaczy, że to jest przepis na to, Zapytajcie że. Zapytajcie nas za miesiąc. Zapytajcie nas za, za tydzień. No ale myślę, że to jest już takie stałe u mnie jakiś czas, ale że to nie jest uniwersalny przepis na Absolutnie. to, że teraz tak rób tak. i twoje życie będzie super. Mi to działa. U mnie to teraz działa. Może za chwilę przestać działać, ale jest okej, okay. więc yy, z punktu takiego metodycznego cele. To jest rezultat, do którego dążymy. Mm -hmm. A dzięki planowi jesteśmy w stanie ten rezultat osiągnąć. Czyli ten plan to okay. są kroki na drodze do osiągnięcia naszego celu. Tak, jak, jakby na to patrzeć. Dziękuję, to. Nawet wiesz, robisz jakiś projekt, czyli masz cel, że chcesz. O, wow. Świetny to Sasia. No, no mów, mów, <grym> już mi się wiesz. Już mi się połączenia od... Kolejne... neuronalne tam wiesz, Bardzo nowe tworzą. <grym> robisz jakiś projekt, więc Twoim celem na przykład jest. Wypuszczenie tego projektu albo sprawienie, by ludzie byli szczęśliwi, mm. bo robisz taki projekt. No i teraz, aby osiągnąć ten rezultat, potrzebujesz poszczególnych kroków, jakichś kamieni milowych, jakichś konkretnych akcji. Więc ja te wakacje spędzam pod hasłem braku planów, czyli ja raczej nie mam czegoś takiego, że okej, okay, w tym tygodniu to, w kolejnym tygodniu to. Yy, staram się bardzo gasić takie zapędy znajomych, które rozumiem. Ale dla mnie teraz są trudne, że to co, za dwa tygodnie? Ym, hmm. Za dwa tygodnie 15, za miesiąc o 18 dla mnie jest zaplanowanie weekendu trudne. Tak. tak. <laughs> za, za miesiąc w sobie... 15 piątek. Jasne. <laughs> dla mnie też czasami właśnie pod kątem takiej soboty niedzieli y, jest trudne, jeżeli ktoś w czwartek do mnie mówi, dobra, sobota, dziesiąta, kawka, tu i tu. I ja wtedy mam takie wiesz co? Chyba mam ochotę obudzić się w sobotę mm. i zobaczyć na co będę miała ochotę. No i to jest trudne, bo przecież czasami to Zerwowałaś. ja jestem po tej drugiej stronie, że na przykład wpadam na chwilę i mówię: Możemy się już umówić z góry na ten termin, tak. bo akurat wtedy będę. Więc to jest też takie trochę dawanie od siebie. No Dobrze, ale gdybyś wiedziała, nic. że przylatuje Twoja przyjaciółka tylko na sobotę, to byś się z nią umówiła na tą dziesiątą. Więc Oczywiście. To nie jest tak, żebyś się powiedziała: stara, ja się obudzę i zdecyduję, czy jesteś dla mnie ważny. Dokładnie ważna, tak. Nie? <laughs> więc, więc to jest dokładnie tak. Super, że to powiedziała. Więc to jest ta kwestia, to jest ta kwestia wyboru. Ale to nie jest tak, że ja nie mam celu, tylko to nie jest. To jest cel, który ja sobie jakiś czas temu uświadomiłam, że ja mam po prostu taki mój cel w życiu, żeby czuć się dobrze na co dzień, żeby korzystać z tych małych Ciebie. rzeczy, żeby uważnie sobie to życie przeżywać, żeby cieszyć się z tego, co mam pod nosem, żeby właśnie nie biec, no i żeby żyć w zgodzie ze sobą. I wydaje mi się, że jak ktoś właśnie mnie pyta, dobra, Acia, a jakie teraz masz cele? To ja mówię. Żyć zgodzie ze sobą przyjemnie, tak, żeby było lekko i żebym była dobra dla innych osób. I to mi się nie zmienia tak. już od X lat, kiedy to sobie uświadomiłam. Więc, okej, okay, będąc szczera, zawsze mam jakiś cel. Tylko to jest Super. taki cel, do którego ja nie potrzebuję planu. Wręcz nawet czasem ten plan psuje ten cel. Drogą tak? do tego celu jest nieposiadanie planu, więc planem jest brak planu. Piękne podsumowanie. Tak, do, 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 dokładnie Cudowne. o to chodzi, że, że to jest ta lekkość z tego, że jak ktoś się mnie pyta, mówi, dobra, Asia, ja nie mam pomysłu na siebie, szukam siebie, nie wiem, co mam robić, muszę sobie postawić cele. Zawsze mówię, zapytaj się najpierw, jak ty chcesz się w ogóle czuć? No i to, ten cel wychodzi tak. właśnie z tego mojego pytania, jak ja chcę się czuć? Więc ja przyjechałam z wizją na te wakacje, jak chcę się czuć, która jest w miarę stała. Okej, okay, wiem, że chcę korzystać z czasu jagodziankowego, który już, no, jakby nieubłagalnie zegartyka, tak, zegartyka że chcę, żeby ten czas był wypełniony ludźmi, ale nie mam konkretnych kro kroków, żeby do tego doprowadzić, tylko po prostu codziennymi małymi decyzjami mogę sobie ten cel powoli realizować. Raz będzie lepiej, raz będzie gorzej i żeby móc go realizować, ja potrzebuję tych przystanków, bo jest bardzo dużo Kokus, już nie mówiąc o tym, że są wystawy, jest kino. Ja tego na wyspie tak dostępnego nie mam. Plus jest bardzo dużo ludzi, którzy spędzają czas w Warszawie, no ale nawet ci mówiłam, że miałam wczoraj spotkanie, dostałam propozycję, żeby później iść na kolację. Ja nie chcę tego robić, bo boję się, znaczy boję się, nie boję się, tylko chcę zapewnić taką dobrą jakość mojej obecności na spotkaniu z daną osobą, żebym właśnie była uważna, żebym była gotowa na słuchanie. Na przyjmowanie od drugiej osoby, ale żebym też z taką radością i chęcią opowiadała o tym, co ta osoba ode mnie chce usłyszeć. Jeżeli zbyt dużo sobie tego ustawię, ja wiem, że jakość świadczonych przeze mnie usług spada. W związku z tym ja potrzebuję się zatrzymać. I nawet yy, dwa tygodnie temu yy, pojechaliśmy z moim mężem do domku pośrodku niczego na cztery dni, i ja tak się śmiałam, że po miesiącu pobytu w Warszawie. My musimy zawsze Proszę sobie coś takiego, po prostu musimy. To naturalny element naszego życia powinien być, że po tym intensywnym czasie jest taki stop. To mi też trochę pokazało, że na ten moment wybór życia w wioseczce na Małej Wyspie jest wyborem, który chce. I po prostu czas wakacji jest czasem bez troski, cieszenia się z tego, co jest, ale. To nie jest tak, że ja zapominam o rzeczach, które mi służą. Właśnie o tej uważności, zatrzymaniu się, yy, yy, pobyciu samej ze sobą, bo nie chcę tego zupełnie wykreślać. Jest tego mniej, rezygnuję z jakichś moich rutyn. Nie jestem takim generałem, że hmm, teraz powinno być to i to. Napiszesz do mnie spontanicznie, hej, chodźmy na kawę. Jeżeli w tym momencie będę tak też otwarta na spontaniczność, to powiem, idę na kawę, a nie, yy, sorry, Karo, ale nie odhaczyłam pięciu rzeczy z mojej dziesię listy dziesięciu rzeczy, żeby miała dobry dzień po prostu teraz takie czuję bardziej go with the flow i jaram się tym, ale wiem też, że w skali roku ciężko byłoby mi tak funkcjonować, więc teraz troszeczkę nadużywam nawet lekko yy, swój organizm, częściej mówiąc tak niż nie, chociażby ostatni weekend, siedzenie do czwartej, trzeciej nad Wisłą i ja wiem, że to jest taki moment, w którym mój sen ucierpi, ale z drugiej strony przyjechali ludzie, którzy są dla mnie ważni i mamy ochotę razem spędzić czas, okazję, więc to robię i to jest właśnie dla mnie to o tym nieplanowaniu, nie skupianiu się na tym, żebyśmy mieli zawsze wszystko od linijki przygotowane. Szczególnie jeżeli też um, myślimy o takim lifestyle, o takim czerpaniu sobie po prostu, wiesz, takiej codzienności. Ojku, przepraszam za ten monolog, ale po prostu wiesz, weszłam, weszłam we flow, <laughs> że nam się wydaje, że jest taki, dobra, nam się wydaje, często się wydaje, że jest taki. Mistyczny punkt w naszym życiu, w który, do którego dotrzemy i teraz będziemy żyć długo i szczęśliwie. To wiadomo, że że kto będzie to nie szczęście. wierzył w tę bajkę? Kto nie wierzył w tę bajkę? Plus wydaje nam się, że te nasze cele, ten zbiór rzeczy, do których dążymy, no to jak to osiągniemy? To zyskamy szczęście. I jakby ja to rozumiem, bo myślę, że w większości z nas takim potrzebą życiową jest po prostu bycie w tym szczęściu. Tylko, czy to szczęście jest, to to, to odbije do Ciebie, czy dla Ciebie szczęście jest. Stanem, do którego się dąży i można je złapać? Czy to są po prostu jakieś momenty na, ma na naszej mapie? Nie, no totalnie momenty, absolutnie momenty. I, I ja też byłam osobą, która wierzyła w to, że za tą kolejną górą jest jakiś inny stan, albo nawet ostatnio często ci o tym, myślę, że. Że ta taka droga różnych wyzwań życiowych, czy, czy pracy nad sobą, jakichś kolejnych, kolejnych etapów, ona się nie kończy. I jak ja sobie zdałam z tego sprawę, to poczułam ulgę, tak? Mm -hmm. Bo z jednej strony myślisz sobie, dobra czuję się, będę cisnąć i zrobię te wszystkie rzeczy i potem już odpuszczę. Jak sobie znam w, w tym momencie sprawę, ok i przez najbliższe kilkadziesiąt, mam nadzieję, lat życia będę już żyła w tym stanie absolutnie błogiego, nic nie robienia, nie martwienia się. No nie, no brzmi to strasznie nudno. I dla mnie właśnie paradoksalnie to zdanie sobie sprawy, że ta Droga będzie trwała i będą trudności, będą miłe momenty, będą te mniej miłe, i ja tego nie przyspieszę. Ja tego w żaden sposób nie mogę skontrolować, mogę tylko sobie z tą falą płynąć. Dla mnie to było bardzo uwalniające. No bo też, jako osiągaczka, to myślę, że mm -hmm. jakby się dało, to bym zrobiła mm -hmm. <laughs> i bym to poszła. I tak samo też wiesz, dla mnie ten temat planowania jest ciekawy, bo też jestem seryjną. Plan, planowaczką. planowaczką, dokładnie. I ja przeżyłam całe swoje, no wiadomo, ciężko mówić o jakichś decyzjach też w czasach szkolnych, idziemy z jakąś też drogą edukacji i, i często nie mamy i nie chcemy mieć jakiejś większej tutaj... Um, nie wiem, czy autonomii, czy też nie, nie mamy możliwości, może poddawać tego większej refleksji, ale w dorosłym życiu, jak odkąd mnie znasz, to wiesz, no, że jakby temat pod tytułem y, robię teraz to, jadę tam, ale już myślę, gdzie pojadę później i co zrobię za pół roku, pojawiał się y, przez cały ten czas i, i mnie po prostu zmęczył. Ale jako osoby, dla której to jest taki stan automatyczny, czyli na zasadzie czuję lekki dyskomfort i pustkę, to zobaczę. Jak mogę zapchać sobie grafik w przyszłym tygodniu i w kolejnym miesiącu? Dla mnie to odpuszczenie planowania było takim dużym wyzwaniem. Ale też nawet właśnie nawiązując do tej serii, czymś, co do mnie przyszło samo. Że ja czułam, że ja potrzebuję dać sobie tą przestrzeń i tą wolność. Jeżeli chcę też pozwolić losowi, otoczeniu innym ludziom światu, żeby mnie zaskoczył i żeby właśnie mógł mi coś fajnego zaproponować, no to muszę mieć też na no, tak logicznie patrząc na to przestrzeń. Jak sobie zapcham cały kalendarz, no to co z tego, że przyjdzie jakaś fajna propozycja, jak ja już jestem, wiesz, zabukowana do przodu. I dla mnie jest to duże wyzwanie, ale właśnie to, co jest dla mnie ważne, to, co powiedziałeś, że w ciągu roku mam. Masz takie i takie potrzeby, wakacje trochę rządzą się swoimi prawami, dla ciebie oczywiście, tak jakby w, w twoim jakimś tam rozplanowaniu roku i mi się wydaje, że to jest też super istotne, że ja nagle nie stwierdziłam dobra, to od teraz jestem super spontaniczną Karo i do końca życia będę po prostu żyła na totalnym freestylu, nic więcej nie zaplanuję, bo raz, że to jest trochę niemożliwe, jeżeli chcemy funkcjonować w społeczeństwie i w ogóle iść dalej <laughs> w jakichś przeróżnych celach, które możemy sobie obrać, od do tego myślę że jeszcze wrócimy, ale to też trochę ściąga taką presję z, z jakiejkolwiek zmiany, że traktujemy różne rozdziały, czy w ogóle, no pewnie jak patrzysz na to ze strony swojej ścieżki zawodowej, na przykład do tej pory, no jakby musisz sobie wyznaczyć jakieś ramy czasowe, w, w, w których realizujesz jakąś strategię i sprawdzasz, czy ona działa. No jakby tak. przytłaczające jest myśleć, że coś jest na zawsze, tak mnie by przytłaczało, że gdzieś się przeprowadzam na, przeprowadzicie się na zawsze, tam gdzie jesteście, no nie. Mhm. Przeprowadzicie się na, na jakiś czas i potem robicie sprawdzam i, i decydujecie dalej, nie? Więc dla mnie na przykład stwierdzenie, że lipiec, ukośnik, może sierpień są dla mnie o tym, że pracuję mniej, jeżeli, to, jeżeli pracuję, to robię to najlepiej jak mogę, robię to na 100%, ale nie wybiegam do przodu właśnie z planami zawodowymi. Bawię się, spędzam czas z ludźmi i czuję się tak, jakbym była na wakacjach. Bo na przykład. Mój, y, no, nie chcę być problem, ale jakiś taki, moja relacja z Warszawą była zazwyczaj taka, że jak byłam tutaj, to, to był ten czas między wyjazdami, to był czas, kiedy ja narzucałam sobie, że będę robić dużo, będę mm -hmm. pracować i będę po prostu nadrabiać. Y, I wielokrotnie tak było, że wiele moich planów y, się anulowało albo zmieniło. Ja miałam frustrację, jakby, jak to przecież miałam tutaj robić te wszystkie poważne rzeczy, które pchają moje życie do przodu, a potem wyjeżdżam i sobie odpoczywam. No ale wiadomo, że jakby ja bierzam w to, że czasami, no nas trochę inny pomysł. No i czasami nie słuchamy tych lekcji, które są nam podsuwane i tak długo jej nie odrabiałam i zastanawiałam się, dlaczego tak jest i próbowałam się siłować z tą rzeczywistością. A zdałam sobie sprawę, że tutaj jest naświetlany bardzo duży problem i tu już nazwę problemem, czyli Karolina odkryła, że ona, jak jest w domu, to ona nie potrafi. Też mówię, że ci osoby, ja może się już nie tożsam z tą karoliną, słuchajcie, e, Nie potrafię odpoczywać. I nie potrafi cieszyć tak, się. I ci, z tak, i cieszyć rzeczy. się, że tu już jestem i, i, i ten dzień może być fajny, tylko też nawet, powiem ci, że teraz nawet nie wiem, czy ja o tym mówiłam w podcastach. Bo nie, bo to jest dosyć taka świeża myśl, że traktowałam właśnie czas w Warszawie jako taką poczekalnię. Przystanek. Tak, przystanek, mhm. że tutaj, tutaj nie toczy się życie. Ja tutaj nie będę, wiesz, jakby re realizować takiej swojej codzienności wymarzonej, a to jest dokładnie to, o czym Ty mówisz, właśnie w kontekście delektowania się tym, co, co Warszawa ma do zaoferowania, że ja sobie zdałam z tego sprawę właśnie w Australii że okej, okay, to czemu idę sobie na tą kawę, idę na ten targ farmerów, potem sobie gotuję z lokalnych produktów, jadę rowerem na plażę i tu mogę, mhm. bo jestem w Australii, a jak jestem w Warszawie, no to mówmy się, szczególnie latem, mamy dostęp do tak niesamowitych atrakcji, to nie znaczy, że są jakieś, wiesz, rzeczy niesamowicie luksusowe, ale atrakcją jest pójście do fajnego warzywniaka, czy przejechanie się właśnie rowerem w jakiś skrabek natury. Dlaczego ja tego nie umiałam przełożyć na moją codzienność, jakby umniejszałam tej codzienności, no bo znowu wierzyłam, że gdzieś za górami, za dolinami istnieje jakaś, jakiś świat, w którym ja realizuję swoje idylliczne życie. Póki co jestem w Warszawie i trzeba po prostu robić, trzeba działać. Tak, no to, to jest o tym go, gonieniu, że jak tylko skończę coś, jak tylko kupię dom, jak tylko kupię samochód, poczuję się lepiej. I owszem, my poczujemy się lepiej, ale. Przez chwilę. Jest tak. takie super pojęcie, które właśnie w te wakacje gdzieś tam siedzi we mnie mocno, bieżni hedonistycznej. I bieżnia hedonistyczna to, to jest taki nasza skłonność do tego, że my powracamy do stanów, w których jesteśmy domyślnie. Czyli nawet jeżeli mamy te wybuchy szczęścia, to z czasem my to, to szczęście tak. znowu maleje. No, tak jak e, prawo malejącej korzyści. No dostaniesz. Podwyżkę w pracy, i cieszysz się z tej pierwszej wypłaty, która jest tą podwyżką, no bo faktycznie odczuwasz realnie, że. Przyszło więcej pieniędzy. No ale jak dostaniesz już drugą, trzecią, czwartą wypłatę, to ona staje się dla ciebie normalna. Tak. No bo to, ten, to, to już się zmieniło. Ona cię nie cieszy, że nie żyjesz przez rok tym, że właśnie dostajesz podwyżkę. Wracasz właśnie do tego stanu. I my sobie w tych naszych życiach, właśnie po tej bieżni hedonistycznej, wiesz, biegniemy mając taką nadzieję, że w końcu będzie taki moment, który złapiemy i powiemy tak. I teraz już na zawsze będziemy szczęśliwi, bo coś dostaliśmy. No ale nie bo możemy naprawdę realizować Przecież bardzo wiele osób, które realizuje swoje cele, które my możemy na nie patrzeć wiesz, z podziwem, y które osiągają sukcesy, które no, mają pieniądze, mogą sobie na bardzo wiele rzeczy pozwolić. Wydaje nam się, że żyją życiem naszych marzeń. One są nieszczęśliwe, bo odhaczają te kolejne rzeczy i to wcale nie przynosi im więcej satysfakcji, więcej szczęścia. Po prostu zrealizowany czek, co dalej? Jesteśmy tak. wiesz, punami tego, żeby realizować Kolejne misje, i żeby, no właśnie, żeby, jakby inaczej. Jeszcze raz. To, co może nam pomóc wyjść z tego stanu, to jest właśnie cieszenie się z tego, co mamy pod nosem. Z tego, że możesz się obudzić, otworzyć okno i słyszeć ptaki za oknem. Albo że właśnie masz ten poranek, w którym akurat dzisiaj nie musisz śpieszyć się, żeby jechać do pracy, tylko możesz wejść na ten pobliski targ i, targ i kupić bób którego przez większość roku nie zjesz i on jest właśnie teraz, że jest ten nasz sezon na jagodzianki, ile miesiąc to trwa i że to jest moment, w którym możesz to celebrować, bo za chwilę to zniknie. I to cieszenie się z tych małych momentów, nie wybieganie ciągle przyszłość, nie życie naszymi planami, może być właśnie, przynajmniej dla mnie, stało się taką receptą do, na to, że przez większość moich dni ja po prostu budzę się. I ja nie potrzebuję więcej, mm. bo to, co jest, jest okej. Okay. I teraz my tu sobie gadamy, nie planowanie, cieszenie się, tylko ważne jest to, że my obie byłyśmy w momencie, w którym żyłyśmy w przyszłości. Tak. Ciągle coś czekało na nas lepszego, i domyślam, no, ja tak miałam, domyślam się, że Ty też, nawet będąc w miejscu, które było spełnieniem naszych marzeń, zastanawiałyśmy się, co będzie dalej. No, bo już osiągnęłyśmy taki tak. poziom, jakby kolejne marzenie zrealizowane, i jaki będzie następny krok. I tobie i mi to zaczęło przeszkadzać. Dla mnie to było jak taki obój w głowę, kiedy zdałam sobie sprawę, co ja najlepszego robię. I faktycznie jestem w miejscach, o których marzyłam, a nie jestem w nich. Mm -hmm. Moja głowa jest zupełnie gdzieś indziej. I to był taki zwrot, gdzie ja podjęłam decyzję. Ja chcę się tego nauczyć, bo wierzę, że można inaczej. No i to był proces. Myślę, że i u ciebie, i u mnie latami, i ciągle Totalnie. jesteśmy w tym procesie, bo myślę, że też bardzo łatwo jest wpaść i zapomnieć. Tak. Żyć Plus tym, że jesteśmy świetne w teorii. O, racjonalizacja, <grym> tak. I. i, i i wymienianie myśli na ten temat to jedno, co innego używanie tego w praktyce. I wiesz, no my się każdym dniem, a możesz tak myśleć, chcieć tak robić, a budzić się codziennie z myślą fakt, znowu to samo, albo kurze, stoi w miejscu. Tak, moje życie Bo Ja, ja mi ja mam ja miłam te myśli, po prostu sobie ze sobą wtedy rozmawiam. Tak, i... ja nie pamiętam co to dokładnie było, ale pamiętam, że po jakichś kilku głosówkach, które w ostatnim czasie, znaczy z miesiąc temu wymieniałyśmy, jak chyba jeszcze ja nie byłam w Warszawie, powiedziałam ci, Karo. To jest trzecia czy czwarta tak. głosówka, w którym słyszę ten temat, i wtedy miałaś takie Ej, jest coś w tym, faktycznie, więc to, to jest ciągła praca i ciągły proces, ale myślę, że przez to, że byłyśmy w stanie, w którym zamiast się uszczęśliwiać realizacją naszych marzeń, unieszczęśliwiałyśmy się dążeniem do kolejnych, o, tak. skumałyśmy, że to chyba nie jest ta droga. I teraz, żeby trochę rozluźnić, bo cele uważam, że są ważne, jakby. Dla mnie podstawa. Jak chcę się czuć i jak chcę, żeby wyglądała moja codzienność. Moje ulubione ćwiczenie mój wymarzony dzień. Zastanowić się, co chcesz, żeby w tym twoim wymarzonym dniu było obecne, bo ten dzień będzie się pojawiać. Nie wiem, załóż, założenie, że on do końca życia będzie taki sam. Trudne ćwiczenie, szczególnie dla osób, które chcą ciągle więcej i więcej, ale jak ja sobie pierwszy raz zrobiłam to ćwiczenie, to ja zdałam sobie sprawę, proste rzeczy obecne w tym dniu. Tam nie ma fajerwerków, tam nie ma nie wiadomo czego. każdy dzień dostałam awans, kupiłam auto, dobrałam klucze do domu i pojechałam na wymarzoną podróż. Nie, no to są fajne rzeczy ubarwiające nasze życie i, i na pewno wprowadzające dużo świeżości, nowej perspektywy, y, ułatwiające życie, ale gdyby ja przynajmniej, nie wiem, może, może tylko ja tak mam, ale mm. jak ja sobie pomyślałam o tym moim wymarzonym dniu, to tam był powolny poranek u boku ukochanej osoby, to tam była przyjemna kawa, wypita w miłym otoczeniu, y, gdzieś w ciepłym miejscu, to tam był spacer, to tam był ten czas dla siebie, i tak sobie nagle zdałam sprawę, że dużo z tych rzeczy jest obecnych częściej lub mniej w moim życiu, więc może to nie chodzi o to, żebym ja biegła do kolejnych rzeczy, tylko też, w przeszłości wydarzyły się w moim życiu rzeczy, które właśnie trochę napełniły ten, wiesz, ten mój zbiorniczek zdobywcy. Czyli to tak. też jest trochę tak, że może przez to, że doszłyśmy sobie w naszym życiu do celów, czy zrealizowałyśmy marzenia, które były, teraz jest nam łatwiej powiedzieć. Tak, tak, myślę. Zostawiam, zwalniam, nie chcę dokładać sobie kolejnych misji, bo właśnie może teraz naszą misją jest to, żeby nie uciekać od tej codzienności. Bo trochę tak, to była ucieczka. To tak. Tylko żeby właśnie zobaczyć, że można mieć to wszystko, ale suma sumarum i to będzie bardzo takie proste, ale chodzi o to, żebyśmy były zdrowe. Żebyśmy miały obok osoby, na których możemy się oprzeć, i żebyśmy po prostu czuły się dobrze ze sobą. I ja bardzo mocno wierzę, że. No i bezpieczeństwo, tak? No bo tak. to bezpieczeństwo też jest podstawą. Teraz kolejna myśl mi przyszła, że jak jest piramida masłowa tak, i masz no. te potrzeby fizjologiczne, potrzeby bezpieczeństwa. Znowu, ciężko filozofować bez zapewnienia tak, tych rzeczy. No pewnie, tak, rozumiemy gdy... już od pewnego jakiegoś pułapu, tak. tak myślę, natomiast wiadomo, w realizacji celów czy marzeń yy, nie ma nic złego i jest fajne i myślę, że jakby każdy z nas powinien tego doświadczyć. To nie jest tak, że my teraz, tak myślę, nie przychodzimy z miejsca, gdzie słuchajcie, spełnianie marzeń jest przereklamowane. Tak liczy się to, żeby wstać rano i posłuchać I być ptaków. Mhm. I jak, bo trochę tak, ale z drugiej strony, można to powiedzieć właśnie wtedy, kiedy się doświadczy też tych takich e, hajów przysłowiowych, ale też jak z drugiej strony, wiesz, jak mówiłaś, po tych wszystkich górkach musimy wyrównać. Organizm dąży do równowagi. Więc ja tak teraz mam, że jak mam jakiś taki czas bardzo ekscytujący, e, gdzie czuję się bardzo zaangażowany w coś emocjonalnie, to ja przygotowuję się na to, że możliwe, że w kolejnych dniach będę miała lekki zjazd. Mm -hmm. I ten zjazd jest o tej regulacji, a nie o tym, żeby sobie opowiedzieć jakąś historię, że teraz życie jest inne niż było parę dni temu. I wcześniej miałam tendencję, wiesz, do takiego poczucia, że jak nie jest super, no to jest najgorzej. A teraz myślę sobie, dobra, teraz jest, wyczerpałam trochę tych neuroprzekaźników, za dużo hormonów się wyprodukowało, no to teraz musimy chwilę to od nowa, wiesz, od nowa uzupełnić, ale pamiętam na przykład... Że mnie taki lęk, ja nie pamiętam, kiedy to było. Że pomyślałam sobie, matko, to jak ja pojadę do Nowego Jorku, to zawsze było moim największym marzeniem. I do tej pory nie byłam, więc może wiem, co robię, dozując to. Znaczy, byłam <śm> na chwilę, ale to się nie liczy się. Nieważne, osobna historia. Mm, co ja zrobię, jak ja już zobaczę nowy Jork? Czy ja polecę w kosmos, jakby co, co, co jest więcej? I ja to był ten moment, kiedy stwierdzam sobie, hmm, no rzeczywiście, może nie o to tu chodzi, żeby y, przetrwać na co dzień, po to, żeby finalnie zrealizować jakiś wyższy cel. I ostatnio słuchałam takiego, zresztą to jest ciekawa historia, bo ty mi wysłałaś artykuł, a nie, nie chciało mi się go czytać, więc znalazłam go w wersji jakiejś takiej ala i autor, który jest, czy ten mówca, który jest wykładowcą szczęścia, szczęścia mhm. na szkole biznesowej na Harvardzie. On właśnie powiedział też: że Jeżeli tutaj uciekamy się do różnych naukowych, słuchaj, formatek, to jadę z tym, że szczęście to jest zbiór rzeczy, które mamy, podzielony przez rzeczy, których pragniemy. Więc im mniej rzeczy pragniemy, tym finalnie ten wynik ostateczny jest większy, czyli ten poziom szczęścia jest większy. On tutaj się też odnosił do Dalai Lamy, że on właśnie mówi, że że sukcesem człowieka, o to też słowo sukces, wrócimy do tego, sukcesem człowieka, ale szczęśliwy człowiek to taki, który pragnie tego, co już ma. I to jest znowu, może brzmieć jak totalny banał frazes, ale jak generalnie, jak doprowadzę się do takiego stanu, gdzie czuję się bardzo zadowolona, taka właśnie odżywiona, spełniona, a to znowu, to jest kwestia nawet wahań z dnia na dzień. Każdy dzień jest inny. Każdy, jednego dnia się czuję jak najsz najszczęśliwsza osoba na świecie, a drugiego mam bo. Takie... I mam ten stan tego, tego nakarmienia i, i tego szczęścia, w którym myślę sobie, wow, ja mam wszystko. I to, co mam, co kiedyś było dla mnie wadliwe, teraz wydaje mi się być w ogóle najfajniejsze na świecie. I wcale nie, nie chcę większego mieszkania, i wcale nie potrzebuję auta, i wcale nie potrzebuję czegoś tam, czegoś tam, czegoś tam, nieważne. I powiem Ci, to jest ciekawe. I to jest to ciekawe, co na to. I ja pomyślałam sobie ostatnio tak. Skoro mam taki dobry czas, i tak czuję, że nie mam jakichś większych potrzeb, nie mam właśnie jakichś większych celów teraz w tym czasie wakacyjnym, tak? Bo nie, nie, wybiegam, nie wybiegam dalej, mamy eksperyment wakacyjny, to czy, czy moje jakieś takie cele, które mam, wiesz, marzenia może bardziej, które mam takie długoterminowe? Ja ich teraz nie spowalniam, no bo jeżeli ja nie myślę o tej wizji siebie z przyszłości, wiesz, sobie nie wizualizuję, nie robię sobie tego vision boarda i realnie spełnieniem moich marzeń byłoby zjedzenie kolacji z ładnym widokiem, to może, to może ja jakoś tak właśnie nie idę w stronę jakiegoś rozwoju i taka się zrobiłam, że tak się za bardzo rozgościłam w tej codzienności, a przecież świat się do przodu, a ja tutaj właśnie na tej chmurce. Masz czasami takie myśli, że my się też tak się rozleniwiasz w tej takiej błogości. Na ten moment, czyli będąc w tym wajbie bez troskich wakacji i tego nieplanowania, to mam takie przemyślenie, może ono po prostu racjonalizuje mi moje podejście na tu i teraz, że niedziałanie nie oznacza nierobienia i nie, nie oznacza tego, że nie wiem, że się lenie właśnie mm. albo że się nic nie dzieje, bo mam taką, że właśnie Robisz się otwarta na coś, co może niespodziewanego tak. przyjść, albo możesz się czegoś nowego dowiedzieć, albo możesz zwalidować, czy aby na pewno to jest to. I my lubimy działać. Tak, lubimy robić rzeczy, bo wtedy nam się wydaje, że mamy tą sprawczość. No, jak nie działam, to znaczy, że to się nie wydarzy. Ale nie zawsze tak jest. Że czasami właśnie to posiedzenie, znowu trochę tak wracam, wiesz, do tej ciszy, do, do, do tego zrozumienia, czy to jest aby na pewno to, czego potrzebuję. Myślę też o na przykład tym czasie, roboczo, sezon ogórkowy, że ja mam takie poczucie, że dużo rzeczy zwalnia mm -hmm. i może właśnie fajnie ten czas wykorzystać, bo jest super. To jest myśl, którą ja bardzo często powtarzam osobom, z którym pracuję, które chcą dokonać zmiany i my mamy gdzieś tak domyślnie zapisane, że skoro coś zmieniam, to już na stałe. I to jest tak. bardzo paraliżujące. A właśnie, kiedy jest to inne podejście, że okej, okay, teraz mogę się skupić na czymś innym, nawet na po prostu byciu, to też nie do końca znaczy, że ty nie przybliżasz się do swoich rzeczy, bo może akurat. Przyjdziesz do mnie na urodziny i tam poznasz osobę, która połączy cię do tej rzeczy, na której ci zależy. Nie? Wszystko dlatego, że wziąłem wolne, w cudzysłowie, tak, i pozwoliłam sobie na coś spontanicznego. Tak, i, i tak właśnie o tym myślę, że to, to. Zresztą też, to wcześniej gdzieś wspomniałaś, że to budowanie przestrzeni, bo wiesz, z naszymi planami często też idą oczekiwania. I w momencie, kiedy plan się wykrzacza, czujemy bardzo duży dyskomfort, no bo wymyśliliśmy sobie taką drogę, i teraz nagle staje przed nami jakaś, jakaś większa lub mniejsza przeszkoda, więc my znowu musimy być musimy reagować, co znowu powoduje, że znowu musimy działać. I nie mam gdzieś tam tego przystanku. I ja tutaj przytoczę, ty, ty znasz tą historię, ale ja dwa lata temu wymyśliłam sobie marzenie, które mhm. wtedy wydawało mi się takie. Czekaj, stop. Kiedyś. Co to są marzenia? Mamy plany, mamy cele. A marzenia, jakbyś uplasowała. Okej, okay, to, to ja ci powiem tak, że marzenia to jest dla mnie jakaś taka wizja, ale ona jeszcze nie jest taka uchwytna. Okej, że to nie jest coś, co możesz jutro ułożyć sobie plan i to się zadzieje, tylko to jest coś abstrakcyjnego, co nie jest jeszcze osiągalne Ta, w tym momencie. To dopiero ja jakieś takie tak, za, zasiane tak, ziarno, tak, tak. że wiesz, no znowu przechodząc do takiego metodyki, cel. Fajnie, gdyby był mierzalny, określony w czasie, to pomaga. Jeżeli powiesz sobie, celem nie jest, będę chodzić na siłownię, albo schudnę. Tylko celem jest, będę na siłowni trzy razy w tygodniu i podczas tej wizyty na siłowni będę przeznaczać godzinę na trening siłowy, który zaplanuję z dietetykiem. Wiesz, że to mhm. jest więcej. Tam, I tam już się wtedy to pojawia, na, robić się plan, że okej, okay, to trzy razy w tygodniu, więc muszę to zaplanować z trenerem, to muszę to zorganizować. Więc wtedy możesz sobie powiedzieć, czy faktycznie dążysz do tego rezultatu, a to wszystko po to, by, nie wiem, lepiej się czuć. Tak. I, I dla mnie tu cel, to tak możesz wiesz. Przykręcić, że już tam wiesz, masz jakieś takie konkrety, a marzenie to jest nawet takie zasianie ziarna, takie właśnie bycie na tej chmurce trochę, że nie wiesz jeszcze jak, nie wiesz w sumie, może nawet się na ten moment wydawać, że to nie ma szans, żeby się wydarzyło, hmm, no, bo jest takie być bardzo przykład, odległe. Że dostanę Oscara, że to Oscara. Masz, no nie jest cel. No, nie da no, no. się zrobić, zrobię te pięć rzeczy i dostanę Oscara. No nie no to, to może być marzenie, do którego sobie tam jakieś cele potworzymy. To, które potem w momencie, kiedy ty podejmiesz taką świadomą decyzję, ściągasz to troszeczkę, wiesz, z tej chmurki ściągasz. I okej, okay, skoro chcę dostać y, Oscara i sobie taki cel stawiam, to jakie kroki teraz potrzebuję, żeby się to wydarzyło? No i sorry, ale pewnie u ciebie to jest takie bardzo rozległe albo wręcz abstrakcyjne, żeby ten Oscar się teraz pojawił, tak. ale... Zgadzam się, to nie jest moje marzenie. Ale tak. są osoby, które mogą, wiesz, twórcy filmowi, reżyserowie, którzy aktorzy, mogą którzy mogą działania. powiedzieć, moim tak, moim marzeniem jest Oscar, więc dobra, chcę to przenieść na poziom celu, więc jaki muszę mieć plan, żeby do tego dojść, nie? I znowu, plan... Krótkoterminowy, długoterminowy. no Ciężko zaplanować otrzymanie Oscara na pięcioletni projekt, bo tak dużo rzeczy po drodze może się zmienić, ale to jest takie długoterminowo, chcę być tam, a krótkoterminowo to są takie kroki, które nawet mogę każdego dnia wykonywać, mm -hmm. żeby prowadzić się do tego celu. Więc marzenie. Słuchajcie, zaczynam od dzisiaj. Łóż <grym> mi za pięć lat. Dobra, <grym> <grym> przyjdę na gazę. No dobra, ale miałaś marzenie. Miałam marzenie, tak? I, i, i więc to było takie. jak. Jak ono do mnie dotarło w tej ciszy, jak ono jak one się pojawiło, ja się nawet przestraszyłam. Ale sobie... to chyba to jest chyba definicja marzenia. Tak, że że takie twoje marzenie cię nie przeraża, znaczy, że to jest za mała rzecz. Że tak wiesz, że to takie, takie, wow, jakby, ale, ale jak? I od razu mózg chce. Jak? A ja sobie, sobie wtedy powiedziałam, jak ma się to wydarzyć, to się wydarzy. Będę o tym myśleć, ale nie muszę właśnie od razu wchodzić w ten popuch działania. No bo to marzenie takie było, że było bardzo dla mnie absurdalne i czułam, że to jest coś, co może mi po prostu tą nawet moją codzienność przenieść po prostu na wyższy level. Miałam już wtedy tą świadomość, że to nie do końca jest tak, że jak ja to spełnię, to będę teraz żyła długo hmm. i szczęśliwie, bo to marzenie powstało od mojej myśli, że ja w zasadzie tak cieszę się z tego, jak wygląda moje życie, że nie mam marzeń. I wtedy mój mąż powiedział: Nie masz marzeń. No to, zro, to, to zrobimy spróbujmy, ćwiczenie. To zrobimy ćwiczenie, <noise> dokładnie. To był urodzinowy weekend. Tak, ale właśnie, wiesz, też o to mi chodzi. Jak pytałam o to, czy nie, nie rozkosimy się za bardzo w tej błogości, że wszystko jest fajnie, to to jest też to, o czym rozmawiałyśmy chyba parę dni temu, żeby robić sobie takie właśnie, wyrobić sobie takie warsztaty, na zasadzie... Takie Moje życie jest fajne i nie mam jakichś większych aspiracji, w sensie takim, że jest dobrze tak, jak jest. To też, ale to też jest znowu sobie temat, do którego wrócę. Ale... Wiem, że są rzeczy, które by mnie rozwijały, które, których, tak. chciała, których chciałabym doświadczyć, więc trochę tak w cudzysłowie sztucznie, ale właśnie dobrze, bo nie z miejsca, o Boże. Jakbym tak chciała to i proszę, jakby wtedy moje szczęśliwe. życie będzie takie. Hmm. Tylko właśnie jest git, w sobotę siadamy i, i trochę się tak pogimnastykujemy, co byśmy chcieli zrobić, że właśnie wtedy mamy taki dobry balans, nie, między tym, żeby cieszyć się tym co jest, ale nadal dążyć w jakąś stronę, bo człowieka naturalnym stanem jest rozwój i dążenie, e, tak. i dążenie do rzeczy. I tutaj znowu no wiem, że ci przerwałam, ale po prostu czuję, że ja muszę to powiedzieć, bo dla mnie to było strasznie odkrywcze. Nie pamiętam kiedy to było, kiedy na to wpadłam, ale e, pamiętam jak gadałyśmy Właśnie te dwa lata temu, dlatego nawiązuję, bo wtedy mieliście ten czas y, rodzenia się marzenia, y, że gadałyśmy o tym, że ja czułam się bardzo dziwnie z tym, że nie mam większych marzeń i nie mam też przez to celów. I znowu, mnóstwo oceniania siebie, takiego poczucia, że jestem właśnie jakimś darmo że po prostu nie wykorzystuję tych potencjałów i, i dużo takiej gadki właśnie negatywnej i dwa lata, tak, czyli trochę czasu mi zajęło, żeby dojść do miejsca, w którym parę miesięcy temu doznałam olśnienia, że moment, to nie jest tak, że ja nie mam marzeń i nie mam celów, tylko nasze społeczeństwo, która opiera się na dążeniu do tego, co materialne, spektakularne, związane z prestiżem, właśnie finansami, jakimś rozwojem zawodowym. Ta cała narracja sprawia, że nam się wydaje, że to są cele i marzenia. Mm -hmm. A ja sobie zdałam sprawę, że ja mam mnóstwo celów i marzeń, tylko nie w tym obszarze. Mm, tak. I kiedy ludzie pytają się o to, no dobra, no to, co dalej, co planujesz, to w Polsce przynajmniej, no myślę, że w wielu miejscach, ale na pewno w Polsce zazwyczaj dotyczy to twojej ścieżki zawodowej. I ja stwierdziłam, że ok, no to to się zrobi tak, bo nie mam marzeń i celów. Potem myślałam sobie, nie, ja je mam, tylko zupełnie w innym miejscu i to jest okej, okay. to było dla mnie na przykład trudne właśnie w obliczu tego kołowrotka, którym się też otaczam tutaj, stwierdzić, że jestem ok z tym, żeby cieszyć się i akceptować to, gdzie jestem na przykład właśnie Zawodowo i przekierować uwagę gdzie indziej i rozwijać się w taki sposób, że właśnie, nie wiem, zapisałam się na zajęcia śpiewu czy na tenisa. I co ciekawe, no wiadomo, też przez specyfikę Twojej czy mojej pracy, ja wiem z tyłu głowy, że. Ten, ta inwestycja w taki mój rozwój dla mnie w środku, bez żadnych oczekiwań, jest ogromnym wsparciem tego, jak rozwijam się zawodowo, bo to, co robię zawodowo, jest odzwierciedleniem gdzieś tam mojej drogi, którą przechodzę, przechodzę wewnątrz, ze sobą w relacji ze sobą, w relacji ze światem, niekoniecznie myśląc o tym, że to jest jakiś plan pracowy i myślę, że to było, to było bardzo fajne i też, nie, to teraz ja lecę w monolog, ale to jest, to jest taka rzecz, która, yy, która też mnie rozbawiła, że yy, to nasze i masz prawo powiedzieć, że tak nie masz, ale tak myślę, że to nasze takie. Dobra, nie planujemy, idziemy z flow, zwalniamy miejsce. Jest też trochę strategią. Ja sobie, ja sobie to przyznałam, że zrozumiałam, że okej, okay, nie mam większych celów i planów, ale jednocześnie wiem, że jestem bardzo kreatywną osobą. Mam bardzo dużo do przekazania, lubię przekazywać światu wartość i chciałabym gdzieś tę energię włożyć coś, co będzie pomocne, wspierające, ekscytujące, no ewidentnie na siłę od główkowania nie wyszło, więc może to, co mam zrobić, to właśnie zwolnić sobie tę przestrzeń, ponudzić się, jak wszystkie po prostu przewodniki mówią, ponudzić mhm. się, po, po, po nic nie rób i wtedy to do mnie przyjdzie. Więc czy na początku to było bolesne? Tak. Ja na początku miałam takie poczucie, że dobra, no to teraz jakby okej, okay. jest wtorek, a ja nic nie zrobię. Ale znowu, co to znaczy nic nie zrobię? Okej, okay, nic nie zrobię, bo nie nagrałam odcinka, nic nie zrobię, bo nie miałam ważnego spotkania. No, nie zrobiłam pięć tysięcy rzeczy, ale w mojej głowie, no, jeżeli nie, nie będę robić czegoś bardzo namacalnie pracowego, dającego efekt, to ja nic nie zrobiłam. A ta strategia, no właśnie strategia, a ten, to działanie jest częścią jakiejś tam strategii, która doprowadza mnie do miejsca, gdzie mogę pozwolić sobie na to, żeby mieć ten przypływ inspiracji. Jakby jeżeli też identyfikujemy się w jakimś stopniu jako artyści, zresztą. Ty pewnie też w jakimś sobie się identyfikujesz. Mm. Masz koło siebie artystę. Więc wiesz, że no jakby na siłę urodzenia jakiegoś pomysłu, to jest zupełnie coś innego, niż kiedy przyjdzie do ciebie po prostu fala inspiracji i wejdziesz w to z pełną energią. No i znowu Dziękuję. wracamy do tego, że gdybyś ty podjęła decyzję, że teraz tak będziesz żyć, że to będzie strategia na twoje życie, to pewnie byłoby ci z tym bardzo niewygodnie i dziwnie, a skoro umówiłaś się ze sobą, niech taki będzie lipiec i zobaczymy, co się wydarzy. No i jak oceniasz? Wiesz... Kończy się lipiec. Jak oceniasz bardzo tą polecam. decyzję? Ba bardzo polecam tę strategię. No właśnie. Nie, jest bardzo fajna, wiesz, bardzo dużo mnie to uczy. Yy, absolutnie nie ma to nic wspólnego z nic nie robieniem, mm -hmm. nie odrabianiem lekcji. Myślę, że gdyby nie to, że zwolniłam tyle przestrzeni w ostatnim czasie, miałabym znacznie mniej do powiedzenia, choćby dzisiaj z tobą w rozmowie, tak? Bo to mi dało możliwość na to, żeby jakieś myśli ze mną popracowały. A akurat mówię, no jest to sytuacja dosyć specyficzna. Tak jak powiedziałaś na początku, uważam, że to jest bardzo cenne. Moja, tak? Jakby ja mam taki styl życia, ja mam taką pracę i um mnie to się sprawdza, że ja potrzebuję tego czasu takiego właśnie odżywczego dla siebie, żeby móc wejść z czymś wartościowym do świata, bo gdzieś tam czuję, że to jest moja misja i mi się to bardzo sprawdziło i powiem ci, że yy, no teraz sobie myślę, kurczę, że ja też wcześniej na to nie wpadłam. Z drugiej strony wiem, że nie byłam na to gotowa. Absolutnie nie byłam mm -hmm. na to gotowa, ale ja sobie zrobiłam też taki, taki pakt ze sobą yy, parę miesięcy temu, że postanowiłam, yy, iż nie będę planować żadnych wyjazdów, co brzmi bardzo abstrakcyjnie dla mnie, dopóki nie dostanę jakiegoś właśnie zaproszenia, czy ktoś mi nie powie, żeby razem coś zrobić, albo nie przyjdzie do mnie właśnie jakaś informacja, że nie będę wchodzić z inicjatywą, właśnie na zasadzie skontroluję rzeczywistość i zaplanuję wszystko. No i to, to się sprawdza niesamowicie. Jakby nagle odkryłam, okej, okay, to może dlatego omijały mnie różne wydarzenia i propozycje, bo ja byłam zawsze zajęta. Mhm. Jakby ludzie wokół nie, 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 nie obrażali się na mnie, tylko oni albo wiedzieli, że mnie nie ma, Albo zakładali, że mnie nie ma, przecież karo jest po prostu zabukowana do przodu i idzie od punktu A do punktu B do punktu C, bo tak było. A teraz tego nie mam, i nagle mój grafik jest bardziej zupełniony niż wtedy, kiedy próbowałam skontrolować rzeczywistość, że ja muszę uciekać w te chwile dla siebie, to też jest super. Yy, ale no, myślę, że gdzieś tam w wiesz, temat, lekcja takiego zaufania i, i flow odrabiam. Teraz, jak to mówiłaś, to mi tak przyszło do głowy, że może tu chodzi o taką cykliczność, mm. żebyśmy po prostu nie byli ciągle w tym takim pędzie. Kolejny cel, kolejna misja, zawsze muszę coś mieć, no bo przecież jeżeli ktoś mnie zapyta, dobra, nad czym teraz pracujesz, co teraz robisz, wszyscy dookoła odhaczają kolejne punkty z listy dorosłości albo wiedzą, gdzie pojadą, ale wiesz, no skończyć studia, znaleźć tak, pracę, nie, no Kolejny etap. dom, samochód, pies, dziecko, no, to, to, to są te jakieś grube etapy, tak. Tak, tak. Które e, u niektórych, niektórzy chcą po prostu z nimi tak. iść, i to jest okej, okay, bo pewnie jakieś poczucie kontroli im to daje, wierzą w to, czują się z tym dobrze. Najważniejsze, żeby tak, oni się tak. czuli z tym dobrze. Ktoś może wręcz na przekór chcieć inaczej robić te etapy, bo się na przykład z tym nie zgadza, ale myślę, że właśnie cykliczność, dlatego o tym mówię, że masz ten moment, w którym okej, okay, pojawia ci się coś, łapiesz ten cel, chcesz go robić, decy podejmujesz decyzję. Że chcesz nad nim pracować, bo to też jest problem, że my mamy te cele, my chcemy mieć te rzeczy, a zarazem mamy wielkie niezadowolenie w sobie, że to się nie dzieje, bo nic nie robimy, bo nie ma tego kroku. Tak, teraz daję sobie sprawę, że będę inwestować na przykład mój czas w dowolny, tak. żeby. Mówię, ja muszę ci przerwać, mhm. to mnie tak bawi, też jest bardzo ważny temat. Y Im bardziej popularyzuje się idea gdzieś tam manifestacji, wizualizacji, duchowości, to jednocześnie, jak to człowiek lubi wypaczyć każde, każdą dobrą rzecz, mam, ja obserwuję takie zjawisko, że właśnie jest to y działanie, to manifestuje: mam wizję, mam cel, mam marzenie. I tylko tyle i siedzę, i czekam. I to na mnie spłynie. Ja czasami tak się sama zachowywałam. Yy, oczywiście trochę się z siebie śmieję, typu, że właśnie, nie wiem, wierzę, że znajdę odpowiednie mieszkanie, ale nie będę robić tego yy, siedząc na jakiejś tam stronie. Ale to też nie znaczy, że nic nie zrobiłam, bo wykonałam telefony, powiedziałam tym osobom, które mam powiedzieć, nie siedziałam sama w domu nie myślałam sobie, świat się domyśli. Więc dlatego yy, chciałam to wtrącić, że to jest mega ważne, żeby działać. Okej, okay, masz cel, masz marzenie, ale robisz coś w tę stronę. Tak, czyli... Ważne są te momenty, w których, no nakręca nas to, tak napędza, pozwala nam wynosić na inny poziom nasz standard życia albo czuć to wewnętrzne spełnienie, które, które jest ważne. Ale z drugiej strony, kiedy coś się wydarzy, nacieszmy się tym. Nie biegnijmy do kolejnego. Znowu wiesz, masz jeden wyjazd, no to już myślisz o kolejnym. Przeprocesujmy to sobie, pobądźmy w tym trochę. Dajmy sobie takie wakacje, może ten nawet nasz czas wakacji jest o tym. Ja, widzisz, nie mówimy lato, mówimy wakacje. Chociaż już dawno wakacji nie mamy i to nie są takie wakacje takiego znaczenia, jak to było za dziecka. Ale to jest też o tej właśnie, to jest o tej dziecięcości, Ja o tym dzisiaj ja potrzebuję, pisałam już po nawet, to chyba tego słowa. Dokładnie tak, ja też to mówiłam, że dla mnie na zawsze czas lipcu, lipiec, sierpień to będą wakacje, bo to też mnie wprowadza w jakiś stan, rodzi te takie dobre skojarzenia w moim wypadku z tym czasem i może właśnie warto to wykorzystywać, że sobie zwalniamy, że no, robi się zwalniamy tak ciepło. Zwalniamy i przyspieszamy naraz, nie? Bo to tak, zwalniamy przez, tak bo jest in intensywniej w tych obszarach, których być może w jesienią, zimą jest tego mniej i wtedy na czymś innym się skupiamy, ale żeby nie lecieć ciągle na takiej linii prostej, po prostu od celu do celu, od kolejnego, albo schodkami, o pewnie schodki to bardziej obrazują, tylko sobie po prostu wydłużać ten stopień, w którym się no właśnie cieszymy. No bo zobacz, kupujesz nawet nową sukienkę. Nowa sukienka, nowa tak? sukienka. Nowa sukienka. Ubierasz ją, i jest duże prawdopodobieństwo, że ona dosyć szybko przestanie być już tą nową, fajną sukienką, tylko już się pojawi potrzeba na nową. A takie, no specjalnie mówię o takim banalnej rzeczy, ale takie docenienie tego, że jest ta sukienka, że fajnie, że mogła się sobie kupić, że dobrze się w niej czujesz, już nawet wykorzystanie jej bardziej intensywnie po to, żeby się ją nacieszyć, to jest właśnie dla mnie to wydłużenie schodka, skorzystanie z tego, co się wydarzyło, żeby wnosić sobie tę radość. Czyli celebrowanie tych małych sukcesów trochę? No znowu, znowu wracamy do tego i ja wrócę do tego mojego wątku z tym marzeniem, tak, bo, tak, tak, bo tam była taka myśl zaczepna, że, okej, okay, to marzenie było abstrakcyjne, lekko przerażające, on, lekko. Niemożliwe do wykonania się hmm. wydawało, no ale z racji tego, że dbam o swoje myśli, to myślałam, to jest możliwe. Jeszcze nie wiem jak. Pewnie się dowiem. Ale też nie wkładałam zbyt dużo energii w tych pierwszych miesiącach, żeby cokolwiek się działo, no ale to krążyło, krążyło. Nagle trafiłam na ludzi, którzy podobne marzenie zrealizowali. Ab abstrakcyjna sytuacja. Nagle trafiasz na kogoś, i wtedy pomyślałam, nie, to jakby mm -mm, zupełnie. Jakby po tym, co oni mówią, okay. jaki był koszt tego marzenia. To, to chyba jednak nie jest dla mnie. Ale potem zaczęłam sobie myśleć, okej, okay, to, to jak nie to, to, co dalej? I zrozumiałam, że jednak ja chcę ten koszt ponieść, więc no, dokładnie rok temu yy, zaczęła się moja, no, nawet ponad rok temu, gdzieś w maju 2023, podjęłam decyzję, wchodzę w to, wchodzimy w to. I zaczęły się już wtedy konkretne ruchy, konkretne plany. Cele, też takie kamienie milowe na drodze do tego marzenia, oswajanie tego marzenia, weryfikowanie wielu rzeczy. No i przyszedł taki moment w kwietniu tego roku, że to jakby już był ostatni etap, żeby to marzenie sięgnąć, i w zasadzie to już było na wyciągnięcie ręki, i nagle punkt w planie, który był dosyć pewny, okazało się, że on nie działa. I że w zasadzie to coś, na czym trochę bazowałam, dążąc do tego marzenia, nie sprawdzi się, że to się nie wydarzy. I dla mnie to był taki moment, w sensie, ja czułam, jak spadam w dół, no bo też roczna inwestycja, yy, postawienie trochę wszystkiego na jedną kartę, yy, życie tą wizją, czyli też karmienie się tym, jak to będzie, jak to się wydarzy, więc już bardzo dużo zainwestowane też tak w środku. I bardzo się cieszę, i myślę, że te cztery ostatnie lata mnie przygotowywały na taki moment, że dosyć szybko. Przyszła po tym spadaniu w dół, nagle czepiłam się czegoś i sobie zdałam sprawę: ej, dziewczyno, to nie jest tak, że się świadwali, że to marzenie się nie zrealizuje, czy jeżeli ono się nie zrealizuje, to twoje życie będzie gorsze. No nie, nie będzie po prostu wygodniejsze, lepsze, bardziej wymarzone, ale co jest podstawą dla Ciebie? Być blisko ukochanej osoby, żyć w zgodzie ze sobą, spędzać czas w taki sposób, który jest dla mnie karmiący. Czyli znowu mam ten basic, którym się tak mocno zaopiekowałam, który tak jest dla mnie karmiący, i ja nagle zaczęłam, wiesz, unosić się do góry z tej dziury. Nagle sobie pomyślałam, dobra, jest alternatywa dla tego marzenia. Może to, to nie jest ten moment, żeby to wielkie marzenie się teraz zrealizowało. I to mi dodało takiej otuchy, po prostu wygrzebało mnie z takiego stanu, w którym mogłabym wpaść, bo no znowu oczekiwania to jest tak. rozczarowujące, szczególnie już na samej końcówce drogi. I prawda jest taka, że wydarzyło się coś, czego w życiu bym sobie nie wymyśliła i to marzenie się udało. No, ja uważam, że właśnie dlatego się udało, bo nie miałaś tego nastawienia pełnego desperacji w sobie, że, wiesz o co chodzi. Że jakby jak tak myślę, bardzo że tego chcemy. Ja, no? wiesz, bo to, to znowu, myślę, że to nie do końca jest tak, że odpuściłam, nie miałam desperacji, mhm. więc się udało. Oczywiście obie jesteśmy z tym, że wszechświat nas wspiera, my jesteśmy wszechświatem, wiesz, jest dużo w nas tej magiczności, ale tak Patrząc na fakty, to po prostu pojawiły się osoby, pojawiły się okoliczności, które sprawiły, że z rzeczy niemożliwej stała się rzecz możliwa. I to jest suma tego wszystkiego, ale ja jestem z siebie najbardziej dumna, że właśnie nie popadłam w tą beznadzieję, że właśnie nie, pokazało mi to, że to nie chodzi o to, że ja to osiągnę i będę szczęśliwa. Jestem szczęśliwa już tu. Ciesząc się z tych prostych rzeczy, oczywiście to marzenie spowodowało, że zaczynają się dziać rzeczy, które, tak jak mówiłam, wynoszą mnie na ten wyższy, wyższy poziom, i, i, i wiem, że to jest wow, turbo doładowanie do mojego życia, ale wciąż mam bardzo dużą wdzięczność na te proste rzeczy. I de facto, kładąc się z moim mężem do łóżka i mogąc się do niego przytulić, ja nic więcej nie potrzebuję. Czy to marzenie by się spełniło, czy nie? My i tak byśmy się przytulali. I tylko znowu. Te cztery lata, i pewnie jeszcze poprzednie 31, napełniły mnie tym wszystkim, żebym mogła tak o tym myśleć i, do, i, i w tym być. Więc znowu cele, fajnie, ale zdawajmy sobie sprawę z tego, że one zrobią nam dobrze, ale to nie będzie koniec świata, jak one się nie wydarzą, bo już to dobrze mogą nam robić te codzienne rzeczy. No znowu, jakby Tak. wniosek jest taki jeden. Ale wiesz, ja nawiążę do tego, do tej, jak to nazywać, magiczności, bo moim zdaniem w tym tkwi sukces, że, to jest też tak, my niejednokrotnie, mając to jakieś takie sfrustrowane nastawienie, czy taką desperację w sobie, osiągamy te cele, tylko właśnie osiągamy je siłowo, i kosztem siebie. Kosztem siebie i bardzo często te rzeczy, które udaje nam się zdobyć, są obarczone ogromną presją i ogromnymi oczekiwaniami. Jakby na nich spoczywa to nasze szczęście, potem one są winne temu, że coś poszło nie tak i tak dalej, i tak dalej, nie? Myślę, że to jest to, na, więc możliwe, że widzisz, będąc, będąc nadal zawzięta, też byś spełniła to marzenie, e, tylko po prostu in, inny był ten, byłby ten proces, więc też uważam, że super jest to, jak ze sobą ten temat przerobiłaś, ale ja słuchałam ostatnio wypowiedzi, zresztą wielokrotnie słuchałam tego gościa, się nazywa David Guillaume, on jest kabalistą i bardzo to było piękne. Kilkukrotnie on to powiedział właśnie, że Cokolwiek ma się pojawić w naszym życiu, nie wiem, idziemy na jakieś spotkanie, czy właśnie mamy dokonać, nie wiem, jakiejś transakcji, czy no akurat chyba on dał przykład jakiejś, nie wiem, załóżmy na to randki albo jakiegoś dealu biznesowego. To żeby jadąc tam, będąc w drodze, mając perspektywę tego, tego spotkania, zadać sobie pytanie, właśnie, co się wydarzy, jak ktoś to odwoła w ostatniej chwili. Nie? I na przykład ja wielokrotnie byłam w takim miejscu, gdzie tak bardzo wieszałam się na tych obietnicach, na tych rzeczach, które miałyby mnie wznieść na ten wyższy poziom, że oh, to, to spotkanie, ta impreza, ta randka, to po prostu, wiesz. I w momencie, kiedy te plany się wykrzaczały, ja byłam załamana. Jakby ja wtedy myślałam sobie, bardzo co dalej, co będzie moją następną rzeczą, czyli znowu o szukaniu mm -hmm. tego szczęścia gdzieś poza sobą. I właśnie paradoksalnie ostatnio też tak miałam, że zdając sobie sprawę, że kurczę, jest tak dobrze i tak w ogóle nie mam, nie mam pytań, bo myślałam sobie, ha! Ciekawe, czy to właśnie teraz przyjdą do mnie do marzenia, bo już przestałam się tak na nich e, fiksować i przyjdą właśnie z tą lekkością, bo jest na to miejsce i ja mam ten luz, że jakby okej, okay, jak, jakby zostanę jeszcze dłużej w tym mieszkaniu, to będę tak samo szczęśliwa. Jak się pojawi nowy, no to super, ale nie jest to absolutnie mi do niczego potrzebne i nie będę teraz jakoś się na tym e, zafiksowywać I myślę, że to jest największy zysk z tego, kiedy ty masz w sobie ten luz, Wiesz, że nie masz tego przywiązania. Mhm. Tak, nie masz przywiązania. Ja myślę, że my obie wybrałyśmy po prostu taką drogę, mając już zbudowane te podstawy, tak. czyli, czyli to bezpieczeństwo, zatroszczone jakieś tematy, nad którymi pracowałyśmy przez x tak. czasu. I ja bardzo wierzę, że nasze myśli są odzwierciedleniem tego, co się potem u nas dzieje, że nasze troski, im, im, im więcej gdzieś tych trosk. Pielęgnujemy w sobie, tak to bym nazwała, tym możemy zauważyć ich więcej. I to jest też taka dla mnie duża praca ze sobą, też w kontekście nawet osiągania celów. Żeby wiedzieć, kiedy odpuścić i wiedzieć, właśnie to, co powiedziałeś, że ten świat się nie zawali, że. Ja wciąż będę, nie wiem, to, to, że ktoś odwoła randkę z tobą, to nie będzie historia o tobie, że ty jesteś jakaś, tylko z dużym prawdopodobieństwem po prostu coś się wydarzyło, że ktoś odwołuje tą randkę. I żeby nie wieszać się tak. na tych zewnętrznych rzeczach, no, zdanie, które jest ze mną już od kilku lat i które pomaga mi w wielu sytuacjach, bo ja lubiłam się taplać w tym błotku, błotku. ja lubiłam doszukiwać się mnóstwa powodów, dla których akurat tak mi się dzieje. Ale takie zdanie, że no, nie mam wpływu na wszystko, ty nie masz wpływu na wszystko, ale to, na co mam wpływ, to jak ja się zachowam tak, w kontekście reakcję. tego, co się dzieje, na moją reakcję. I to też jest, myślę, historia o tym, że potrzebujemy mieć jakąś taką wizję tego, gdzie chcemy być, albo jak chcemy się właśnie czuć, bo to czucie jest taką podstawą, ale ona może być i też nie musimy codziennie się żyłować, żeby do tego dochodzić, że wiesz, codziennie odhaczać kolejne punkty z listy to do. Znowu cykliczność, że no innego dnia obudzisz się, czujesz się gorzej, zrobisz minimum. O, jeszcze inna myśl, też taka, która bardzo dużo mi zmieniła w głowie, że w codziennych rzeczach dawaj z siebie 100%, ale dawaj z siebie na maksa, nie, przepraszam, w codziennych rzeczach dawaj z siebie wszystko na tyle... Na ile jest to możliwe w danym momencie? Tak. Czyli, że każdego dnia nasze 100% będzie inny, już nawet pogoda, czynniki zewnętrzne, niewyspanie, nasza cykliczność jako kobiet. Jest tak wiele czynników, które może wpływać na to, jak się będziemy czuć i jaką będziemy mieć energię, więc Starajmy się robić najlepiej, jak mhm. potrafimy jakiejś rzeczy, ale to najlepiej każdego dnia może być inne. No i to też znowu zdejmuje ci ten ciężar, tak. wymagania od siebie. Oczywiście, żeby realizować cele, jest potrzebna. Ciężka praca i. Dobra, ciężka praca. Jest potrzebna akcja wysiłek. z naszej strony, wysiłek. Dokładnie. Właśnie tak, się za, z, z, cofnęłam z tą ciężką, dlatego, że ja jestem bardziej zwolenniczką efektywnej pracy i mądrej pracy, tak. niż to, że teraz, żeby coś osiągnąć, musisz się napocić. To jest jakieś kolejne przekonanie, które jest bardzo często tak, ale to, ten wysiłek to nie chodzi tylko o taki fizyczny, takie zarobienie, tylko to może być na przykład ten wysiłek emocjonalny, który musisz ponieść w związku z tym jak co, co robisz, jak do tego swojego celu dążysz? Moja mama zawsze mówiła taki tekst, on mi się kojarzy z tym, co powiedziałaś, że wszystko, co robisz, rób dobrze, ale właśnie fajnie byłoby mieć ten dopisek, który wspominałaś, że w zależności... tak. Dobrze, w każdym momencie tak, jest troszeczkę inny. Zgodnie ze swoimi wartościami, na miarę swoich możliwości. Ja też lubię takie powiedzenie, że how you do anything is how you do everything. Nie? I czasami na przykład ja, ja lubię obserwować siebie, jak nie wiem, odrywam, nie wiem, otwieram jakieś opakowanie, bo akurat coś robię, nagrywam i nie wiem, rzucę papierkiem na ziemię. Myślę sobie tak. Stara. No jakby how you do anything is how you do everything. Podnieś to i wyrzuć. Mm -hmm. Wiesz, takie tak. małe rzeczy. I nawet tak jak wcześniej rozmawiałyśmy o tym, że Warszawa jest poczekalnią. No dobra, no to tak jak dilujesz sobie. Z tą sobotą w Warszawie, to ma przełożenie po tym, jak będziesz się czuła, nie wiem, w, w domu na, w, w, z widokiem na operę w Sydney. Ta nasza przysłowowa Warszawa będzie taką, jaką my sobie ją stworzymy. Ona nie jest tak. jakaś z nadanie. Jak każde miejsce, no, tak jak o Bali jest przereklamowane. Okej, okay, Bali będzie takie, jakie sobie stworzysz. Będą jeszcze tam miejsca, w których będzie mniej komercji, będą miejsca, w których będzie bardzo dużo, ale de facto to, to ty decydujesz, co sobie robisz, tak. więc dla mnie Warszawa też była poczekalnią. I tylko zawsze po tych intensywnych momentach przychodził taki czas, że ja po prostu miałam ochotę zawinąć się w Burrito i nie wychodzić przez trzy dni z domu, bo za dużo bodźców. Tak. Za dużo sobie położyłam na talerzu i żeby. A potem wystarczył móc... jeden dzień i znowu było, o, moje życie jest bez sensu. Tak, tak, tak. tak że to, to bardzo dużo we mnie było tej zmienności i mnie to męczyło. Nie to męczyło. To, jest wykańczające. to takie właśnie emocjonalne góra dół góra dół. I gdzieś w pewnym momencie złapałam się na tym, że wypłaszczenie tego to jest fajne, bo będą te skoki, które będą fajne, dobre yy, i będzie taki większy haj, no ale też będą te trudniejsze momenty, tylko ja bym się chciała w nich obu czuć okej. Okay. I to gdzieś też w pewnym momencie stało się jakoś taką moją drogą, i, i takim czymś, nad czym mocno pracowałam. No i znowu pomogło mi to, żeby w ogóle posiedzieć ze sobą i o tym pomyśleć. Jak wyjechałam i zminimalizowałam ilość pokus, które są w tej Warszawie, no bo to pamiętam, że kiedyś mój kolega powiedział, to nie chodzi o to, że Warszawa jest mega droga, tylko to jest po prostu bardzo dużo możliwości mm -hmm. i pokus, więc masz ochotę na te pokusy wydawać pieniądze. I jakoś tak mi mocno utkwiło to w głowie, bo. Jest naprawdę dużo rzeczy, które czyhają za rogiem, tylko pytanie: czy robimy to po to, dlatego że chcemy to robić i jest to dla nas ważne, czy dlatego że wypada, trzeba, powinniśmy, no bo skoro tu jesteśmy, skoro są wakacje, to trzeba wykorzystać ten czas. I tak samo z naszymi celami. Czy chcemy mieć auto, dlatego że po prostu uważam, że to zmieni mój komfort życia i naprawdę będzie dobrą inwestycją, czy chcemy mieć auto, no bo bo taki wiek, bo komfort, bo prestiż, Skupiam. bo co inni powiedzą, no bo tak, to się troszeczkę tak. do tego sprowadza, na ile te cele są nasze, a na ile one są wykreowane przez otoczenie, w którym jesteśmy. Ale też myślę, że akurat duże miasta często nakłaniają do na przykład właśnie wydawania pieniędzy na rzeczy, bo to jest jakaś forma kompensacji. tak sobie myślę, że jak jesteś na co dzień, masz ocean, plażę, to ja, ja tak jak byłam w, w Australii, miałam, że wiesz, po obiedzie brałam rower, jechałam na plażę, siedziałam na plaży, koszt zero złotych mm -hmm. i nic nie musiałam tam robić. Właśnie słuchałam sobie jakichś wiadomości, sobie trochę w słoneczku siedziałam, przyszłam się na spacer, czegoś sobie posłuchałam yy, i miałam poczucie, że mój dzień jest pełny. Nie musiałam w tym czasie, wiesz, zajrzeć jakiejś super restauracji, pójść jeszcze na macze, zapisać się na jakieś zajęcia, yy, za które trzeba zapłacić i jakby finalnie ten koszt życia codziennego był niższy właśnie przez to, że ta przyroda na przykład dawała bardzo dużo, nie? Więc jakby to też jest coś za coś. Ale też znowu, wiesz, gadamy o takich indywidualnych preferencjach. Myślę, że też ludzie są tak różni, ktoś jest bardziej mieszczuchem, ktoś może totalnie mieszkać w mieście i być stuprocentowym domatorem i czuć się wspaniale w swojej przestrzeni, więc myślę, że wiesz, to jest po prostu o tym, żeby, no właśnie, robić to, co ty chcesz, a nie to, co ci mówi otoczenie. Tak, i te tyle. proporcje w czasie mogą się zmieniać, bo ja... Kilka lat temu jeszcze powiedziałabym, że jeżeli ktoś mnie zapytał 2024, jak myślisz, gdzie będziecie mieszkać, ja bym powiedziała Nowy Jork, Barcelona. Pamy mm. 2024, ja żyję w miasteczku 600 osób y, na wyspie przeszło. <laughs> y, I Tak, dokładnie, dokładnie tak. I wiesz, jak, jak byłam tutaj, to czułam, że omijają mi jakieś rzeczy i bardzo potrzebowałam słońca, plaży i, i, i wyjeżdżałam. Myślę, że też troszkę uciekałam, no bo. Tu była jedna część życia i ta no. druga część życia była w świecie. Teraz jestem w miejscu, w którym czuję, że tak korzystam z tego co mam. Czyli nawet nie muszę jeździć, wiesz, na różne plaże. Ja jadę do tego samego miejsca, idę do tego samego baru, na tą samą kawę z tymi samymi ludźmi i to jest super, bo bardzo teraz dobrze na mnie działa ta stałość, bo dzięki temu w innych obszarach mogę sobie eksplorować bardziej, poszukiwać i nie tęsknię za tym co tu jest. To też jest ważne, no bo wiesz, te, te decyzje, być tu, być tam, robić no właśnie, to, robić tamto. -mo, jak sobie z tym poradziłaś, albo jak sobie z tym radzisz, kiedy ci tak, wiesz, pojawi się taka rzecz, ach, tam teraz dzieje się to, albo odwrotnie, w tym wiesz, drugim to, miejscu. Myślę, że po pierwsze jest ta wizja, że ja tu będę, no bo przyjeżdżam na kilka miesięcy i, i, i mogę być i też mogę być w takim no, najfajniejszym czasie, dla mnie przynajmniej, no bo ja jestem teraz fanką wiosny, lata. To jest jedna rzecz. Po drugie, jak obserwuję siebie, to widzę, że to jest fajne na chwilę, ale generalnie ten spokój, stabilność i powtarzalność na ten moje, moment mojego życia jest fajniejsza, bo ja wtedy mogę sobie, nie wiem, pracowo, zawodowo, biznesowo bardziej eksplorować. Że y, wiem, czego nie mam w Warszawie i wiem, czego nie mam na Lanzarote, i zdecydowanie bardziej wybieram to, żeby. Wyzbyć się tego, co jest w Warszawie i być na Lanzarote. Na ten moment, aczkolwiek też moja strategia na te dwa miesiące yy, polega na tym, że ja nie myślę, co jest na wyspie. Nie myślę o tym, że och, coś bym zrobiła, a jak wrócę to to, a jak wrócę to tamto. Wiem, trochę wiem, co mnie czeka, jak wrócę i, i, i gdzieś to też będzie jakimś wyzwaniem, ale znowu ta, ta sztuka bycia tu i teraz. Teraz sobie pokorzystam z tej Warszawy, ja się tym nasycę. Nasycę się na kilka miesięcy, a jak pojawi się potrzeba, żeby coś z tym zrobić, no to pojadę do innego miasta, albo przylecę do Warszawy. No teraz nie było mnie pół roku, ale na dwa tygodnie w środku przyjechałam i mam takie poczucie, że wow, to jest taka idealna proporcja, żeby, żeby sobie po prostu bywać tu i tu. Więc ja tak jeszcze lepiej konstruuję sobie ten mój świat, no ale podjęłam decyzję, że będąc w jakimś, to jest dla mnie najprościej mówiąc, jedząc śniadanie, nie rozmawiam o kolacji. Mm. Jedząc śniadanie, jestem na śniadaniu. I, i tyle, i kropka. Też popełniłam ten błąd dosłownie, jedząc śniadanie. Ale jestem ciekawa, właśnie, bo też jakby kiwałaś głową, jak ja mówiłam o tym, że takie nieplanowanie jest też jakąś strategią po to, żeby dać sobie przestrzeń na kreatywność. Jakby jak, jak u ciebie to wyglądało, że stwierdziłaś, dobra, nie będę wymyślała projektu i zaakceptuję to, że. Nie pracuję teraz nad niczym, mimo że jesteś w tym świetna i żebyś była na misji, i żebyś to mega spełniało, żeby odpuścić i jakby zaufać, że przyjdzie do ciebie jakaś, jakaś wena i przyjdą kolejne fajne realizacje. Myślę, że po prostu też te wcześniejsze okresy wakacyjne tak mi pokazały. Pierwszy raz, jak wróciliśmy po prawie rocznej podróży, Byliśmy miesiąc w Polsce, no jeszcze wtedy było covidowo, więc też taka duża niepewność. I mieliśmy dosłownie maraton, odwiedzania mm. ludzi, odwiedzania rodziny. Troszkę jakieś wydarzenia się dodatkowo działy, więc ja nie czułam, ja czułam, że przyjechałam tutaj dla innych i byłam po tym czasie bardzo zmęczona, aż do tego stopnia, że jak później przez tydzień siedzieliśmy na kwarantannie w hotelu w Dżakarcie, to ja byłam szczęśliwa, że jesteśmy na kwarantannie, bo no, nie mogę nigdzie wyjść, nie mogę nic zrobić. Nie mam tego, przyjechałam na bali, to teraz muszę robić jakieś kolejne rzeczy. To było, to było bardzo, bardzo fajnie uziemiające, ale to też dało mi do myślenia, ej, nie chcesz tak. Nie chcesz właśnie wpadać w, te takie, w, takie, w takie stany. Potem kolejne wakacje były takie, myślę, bardziej o troszeczkę zagubieniu. Zadziało się trochę trudnych rzeczy dla nas, więc dużo smutku podczas tamtych wakacji było. Duży znak zapytania, co dalej, bo właśnie był plan. I nagle ten plan się, plan się posypał. I, i, i tam pam, pamiętam tamtą Asię, więc tam było takiego więcej, więcej zagubienia, y, y, troszkę więcej czasu dla siebie, ale właśnie takich y, chaotycznych ruchów, ciągle tego poczucia, że no, skoro jestem w Warszawie, to ja muszę coś zrobić. Tak. No bo przyjechałam, więc. Wykorzystać. Z... O, wykorzystać, bo tak to mnie nie ma. No, a, a zeszłe wakacje były na misji realizacji tego marzenia, yy, plus właśnie, akurat wtedy toczył się projekt, który prowadziłam, więc ja czułam, że tak jestem, ale mnie nie ma. Że tak, wiesz, nie, nie, wykorzy nie wykorzystuję może, może tego czasu w taki sposób, który byłby dla mnie dobry. I stwierdziłam, że przyjeżdżając tutaj, nic mnie tak nie poruszyło za serce, że ja teraz przyjeżdżam z misją i realizuję projekt, że może spróbować, w sumie, tak pierwszy raz w moim życiu, powiedzieć sobie naprawdę, uwierzyć, że wszystko będzie ok. Mm. I sobie odpuścić. No ale tak, odpuścić na ten lipiec. Nie wiem, co będzie w sierpniu. W sensie, odpuściłam i nagle się rzeczy zapełniły. Zaczęły się dziać. Pamiętam, jak ci nagrywałam tą głosówkę, że nie mam projektu, nie mam żadnej wizji tego, co się może dziać zawodowo i że na ten moment jest mi dobrze, z tym chcę zorganizować super urodziny i zobaczymy. No i te rzeczy właśnie zaczęły przychodzić, bo może zrobiłam w końcu na nie miejsce. I ja myślę, że też po prostu w tym moim lifestyle'u, jak jestem tutaj, to Moim projektem są ludzie. Moim projektem jest po prostu pozachwycanie się tym, jak to fajnie może być w mieście z perspektywy raczej turystki, mm. no może nie turystki, ale osoby, która jest tutaj tymczasowo, niż mierzy się z codziennościami życia przez cały rok. A po prostu na Lanzarote jest bardzo dobry czas do tego, żeby pokminić, popracować. Ja widzę, jak ja inaczej tu pracuję. Robię bardzo podobne rzeczy, ale właśnie. Szybkie ruchy, tak. znaczy szybkie ruchy? Takie robię płynne i ruchy na robię, Tak, i y, ja lubię pracować raczej w takich slotach, że te, teraz jest przestrzeń na pracę, a potem coś się dzieje, ale tutaj nie mam żadnego problemu, żeby wstać, zrobić jakieś rzeczy, przeprowadzić spotkanie, następnie pojechać sobie na kawę, poczytać książkę, wrócić i, 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 i dalej pójść do pracy. Że, widzę tutaj siebie inną, ale myślę, że to jest możliwe tylko dlatego. Że po prostu sobie powiedziałam, że wiem, kiedy to się skończy. Tak. Bo to wymaga więcej po prostu energii. Tak, ode mnie. ale w ogóle wydaje mi się, że to by bardzo wzbogaciło nas wszystkich, że się pokusza o jakąś generalizację. Mm -hmm. Gdybyśmy traktowali rzeczy jako bardziej skończone, pamiętam kiedyś, chyba w zeszłym roku, miałam taką myśl, że co gdyby to był Twój ostatni miesiąc w Warszawie w tym mieszkaniu. Nagle pomyślałam sobie, ja mam super mieszkanie. W ogóle by tutaj siedziała, non-stop, bym się tym tak delektowała. Nie, że to jest fajne. I pamiętam, jak mi podsunęłaś tą myśl parę lat temu, że. Y próbujesz potraktować jeden dzień jako całe życie, jakby on był takim, no może to jest fajniejsza w ogóle narracja, wydaje mi się, że niż jakby był twój ostatni dzień tak. i mówisz, <noise> bo tak by wiadomo, to nie jest zbyt optymistyczne, ale gdyby to była jakaś taka kompletna historia i to jest trochę to, co powiedziałeś o tym wymarzonym dniu, tak mi się wydaje. Tak, bo to się ze sobą mączy. Ale mi to pomagało w wielu takich trudniejszych momentach, że myślę sobie, dobra, mam te karty rozłożone na stole, i z nimi muszę dzisiaj dealować, co zrobić, żeby ustawić sobie najlepszą możliwą konfigurację, i przez to mi to strasznie pomagało. I dziękuję Ci za to w ogóle. Na no, tej pory to ze mną jest. Cieszę się i myślę, że fajnie, jakbyśmy sobie po prostu taką myśl wykorzystywali, bo wiesz, czasem to jest ok, kiedy czasem masz dzień, w którym nie dzieje się nic. I są ok dni, kiedy tak. dzieje się dużo. Tak. Tylko pytanie czego w danym momencie potrzebujesz i właśnie dzięki temu ćwiczeniu żeby traktować no bo trochę tak jest tak jak ze słońcem słońce jak rano wschodzi no to zaczyna no i zachodzi kończy są jakieś skończone etapy i to jest chyba takie nawiązanie trochę do tego naszego życia w przyszłości mhm. że wiesz ja nawet jak no, na chwilę świat został zamknięty, no to ja tam miałam plan. Ja już, już go miałam zacząć realizować. To było takie, to było też moje marzenie, że ja teraz nagle wyprowadzę się na x miesięcy z Polski do jakiegoś egzotycznego miejsca i zobaczę, jak, jak to będzie. No i nagle wydarzyło się coś, co chyba nikt z nas tego nie był w stanie jakkolwiek przewidzieć i takie rzeczy po prostu mogą się zdarzać, może nie na skalę światową, może to będą jakieś nasze małe końce świata, które nagle nas zastopują, no ale nie warto moim zdaniem tkwić tej pułapce, że kiedyś, jak coś się wydarzy, będzie lepiej i fajniej. Tylko po prostu stawiać sobie pytanie. Ja też yy, robiłam sobie przez jakiś czas na Lanzarote to ćwiczenie, zapomniałam o tym, ale właśnie budziłam się i sobie myślałam o dwóch rzeczach. Okej, okay, pierwsze po przebudzeniu. Za co jestem wdzięczna, co mi przychodzi do głowy, no bo to też pomaga, przecież, w, w, w patrzeniu na to, co jest. A drugie, co takiego fajnego dzisiaj się wydarzy, żeby, żebym czuła, że po prostu ten dzień będzie pełny. No i to nie chodziło o to, że nagle dostanę współpracę życia albo wsiądę w odrzutowiec i polecę do wymarzonego miejsca, tylko to właśnie, wiesz, było: wow, chcę zjeść fajną kolację z moim mężem. Tak. I, I tyle, nie? No bo co ty możesz własnymi rękami na tu i teraz zrobić, żeby ten dzień był jeszcze fajniejszy, po prostu. Ale z wdzięcznością to też jest fajny wątek, bo on towarzyszy mi od wielu, wielu lat, ale też przez lata traktowałam wiele takich praktyk, Wiesz, e, rutyn wellnessowych trochę właśnie do odhaczenia. Mm -hmm. e, I, też tam byłam. I jakiś czas temu e, ktoś mi powiedział, że kiedy myślisz sobie o tej wdzięczności, tak, tak realnie ją poczuj. Tak się po prostu wczuj w tą wdzięczność. Nie tylko ją powiedz, ale tak poczuj ją w ciele, i to jest może coś tak, wiesz, błahego, ale ja realnie codziennie rano, właśnie kiedy mam taki moment uważności, to seria może być kilka minut. Staram się tak naprawdę pomyśleć sobie o tych wszystkich rzeczach, które są moim zasobem i które tak naprawdę doceniam, i, po, i, i poczuć to w całym swoim ciele, że moje serce się napełnia radością. Słuchajcie, no to jest, dla mnie to jest takie schakowanie swojego samopoczucia, że ja po takim kilkusekundowym wymienieniu tych rzeczy nagam się sobie. Nie no, dziecko szczęścia, co by nie było. A przed chwilą, wiesz, byłam totalnie pobudzona, znerwicowana, mm -hmm. bo myślałam sobie, nie, ja nie będę śledzić medytacji, bo przecież jest milion rzeczy do zrobienia, to też na przykład dla mnie jest trudne. I ostatnio z tym, o tym rozmawiałam z moją przyjaciółką, że no jednak nasze otoczenie, mam tutaj na myśli taki szerszy kontekst, otoczenie pod tytułem właśnie miasto, niesamowicie wpływa swoją energią na to, jak my się czujemy. Ja nawet się śmieję, że ja czuję, że jest energia poniedziałku, albo jest energia soboty. To jest zupełnie tak. co innego w, mie w mieście. Wiesz, że dzisiaj jest dzień wolny i jest jakiś taki spokój w powietrzu. W każdym razie zgubiłam wątek. Nieważne. Nie też, wiem do czego chciałaś. Ja, ja też nie wiem do czego chciałam, ale. Czy czujesz energię, energię że miasta? Czuję energię miejsca. A, że podpinam się pod tą energię i też budzę się rano w Warszawie i, i bym najchętniej usiadła do kompa. Mhm. No i znowu, to jest też moja odwieczna rozkwinka, y, przynajmniej odwieczna w ostatnim czasie czyli czy iść za tym, bo to jest dobre i tam prowadzi mnie to moje po prostu wyższe ja, czy się tak troszeczkę przykołczować i powiedzieć sobie, Karo, zajmij się czymś innym, usiądź na chwilę, tak? Czyli to jest o tym, czy iść uprawiać sport, bo trzeba się przełamać, czy zostać w domu, bo potrzebujesz odpoczynku. nie, i To jest właśnie coś, na co się nie odpowie. Żaden poradnik nic nie powie o to sposób na to, jak żyć, ćwiczyć, tylko ty musisz zadać sobie pytanie, gdzie jest ten balans, tak? gdzie odpuszczasz, a gdzie przyciskasz. Ja tak przynajmniej mam. I tak mam właśnie też z. Yy z takim opracowywaniem tego, jakie poranki mi najbardziej służą. I rzeczywiście są dni, kiedy ta moja poranna, jakaś tam uważność jest krótsza, ale właśnie często to wynika z tego, że to miasto nadaje temu takiego tempa. Masz poczucie, że musisz się podłączyć tak, pod to. Tak, I, cza I czasami to jest dobre, a czasami zwalniam i myślę sobie, Boże, jak dobrze, jak dobrze, bo już czuję, że nie jestem podpięta pod, pod, ten, pod ten rytm, pod tą gonitwę ale do czego zmierzałam, to jest to, że właśnie rozmawiałyśmy, akurat to był przykład Bali, że słuchałam też kiedyś takiego podcastu, właśnie ona mówiła, że mieszkając w Los Angeles, no musi się trochę zmusić do pewnych rzeczy i ma krótsze te praktyki, bo rzeczywiście jest tyle tych i rozpraszaczy, podczas gdy będąc na wyspie, która ma właśnie taką duchową, kobiecą aurę, jest ta przyroda i on, cały jej dzień mógł być medytacją. Po prostu aż się prosi, żeby usiąść na tej skałce, popatrzeć tak się tam. w przestrzeń i tak myślę sobie, żeby też nie umniejszać temu, że robienie tych rzeczy o których mówimy, praktykowanie tej powolnej wdzięczności w takim trybie wielkiego miasta jest trudne. Bo to, wszystko ci mówi: leć dalej, leć dalej na tej fali. Ale wiesz, nawet w kontekście bodźców, bo tak mi przyszło do głowy, że z jednej strony mamy te bodźce zmysłowe, czyli wszystko co do nas dociera z zewnątrz, ale mamy też takie właśnie swoje bodźce dążeniowe, czyli że jak masz te swoje cele, czyli rutynę, mhm. cokolwiek, jakieś wymagania względem siebie, to też są bodźce, które sobie dajesz, czyli z drugiej strony bodźce przychodzą z zewnątrz, ale one też przychodzą z twojego wnętrza. I jeżeli w jakiś sposób, sposobów pewnie może być wiele, no bo domyślam się, że dla kogoś może być sport na jakieś uziemienie, takie troszeczkę rozkminienie, zdystansowanie, może być medytacja, wyrażanie wdzięczności, pisanie w pamiętniku, cokolwiek, co cię tak na chwilę uziemi. To jest też bardzo ważne, bo to wiesz, zmienisz sobie Warszawę na to bali, na, ten, na tą skałę, ale, jeżeli, ale wciąż będą do ciebie docierały Twoje bodźce wewnętrzne, więc będziesz musiała z nimi tak. dealować. I ja, Ale to jest znowu balans, nie? Tak. Jakby możesz manewrować tym, co na zewnątrz, no ale tak samo odpowiedzialność za to, co w środku jest tylko po Twojej stronie. Dokładnie. Masz tam dużą, dużą sprawczość. Oczywiście te, te, te zewnętrzne rzeczy będą działały na Twoje wnętrze, no ale. Twoją rolą jest nauczenie się takich mechanizmów, poszukanie dla siebie odpowiednich, no bo dla każdego może być coś innego, żeby być w stanie troszeczkę się zwentylować, o, o, odłączyć. Ja z racji tego, że mam no, jestem analityczną osobą, to na przykład bardzo często, kiedy coś mnie zaskakuje albo jest trudne, wiesz, przychodzą te straszne myśli do głowy, że teraz koniec świata, a mi się włącza: Dobra, rachunek prawdopodobieństwa. Jakie jest prawdopodobieństwo, że to się wydarzy? nie? Wiesz, że i, i wtedy nagle dociera do Ciebie. No dobra, umówmy się, że prawdopodobieństwo tego scenariusza jest bardzo, bardzo małe, ale głowa buduje te potwory i właśnie w tej książce, którą wczoraj zaczęłam hmm, no czytać, właśnie, bo tytuł, się na tytuł początku Cisza jest i jest tam jakiś dopisek, ale cisza. Yy, wzięłam coś, co już dzisiaj sobie przetestowałam i tam właśnie jest o tym yy, zatruszczeniu się, o ten nasz hałas też wewnętrzny, to chyba nazywane jest tam myślotokiem, hmm. że ciągle to radyjko u nas gra i, i tam się dzieje, żeby właśnie na tych Uziemić się i czasem zatrzymać, i po prostu nie wiem, jeż, zaczynasz jeść to śniadanie, to nie rób dodatkowych rzeczy, ale jedno to są zewnętrzne telefon, muzyka, telewizor, no ale też możesz jeść śniadanie tak. i być głową zupełnie tak. w jakiejś innej galaktyce. I tam jest propozycja, żeby po prostu siadasz przed. Dosłownie dzisiaj to zrobiłam, i to było ciekawe, że kładziesz przed sobą to śniadanie i teraz weź wdech i weź sobie wydech. Możesz jeszcze pomyśleć, że. Teraz zjem śniadanie, skupiam się na tym śniadaniu. I żeby. Dwie sekundy? No, jakby nie więcej, możesz tą serię ile chcesz zrobić, ale chodzi o to, żeby. wylądować. Wylądować, no pięknie to powiem, no tak, wylądować, żeby dać tej swojej głowie, która tam robi niesamowite rzeczy, sygnał, że. To jest coś, na czym teraz na chwilę się skupimy. Jest to cholernie trudne, no tak. bo jedząc, jedząc to śniadanie, taka weszłam sobie z tym oddechem, mówię, ciekawe. Dzisiaj nie włączyłam muzyki w domu, a jestem, jak jestem sama, to lubię, jak ta muzyka gra, ale znowu eksperyment, mówię, nie będzie muzyki, zobaczymy, jak się będę z tym czuła. Akurat było tak cicho też na zewnątrz, więc sobie obserwowałam i zadzwoniła moja mama. I mówię. Do mnie też zadzwoniła mama, jak robiłam śniadanie. Ja, jak jadłam, więc widzisz, że się. Ja mama, muszę kończyć, bo już zrobiłam omlet. Dosłownie, A, a miałam... Ja właśnie tak zac... byłam w połowie. I tak byłam w ciszy. I moja mama zadzwoniła, i, a że akurat jest w podróży, no to stwierdziłam, dobra, odbiorę na chwilę. I takie. Je... Rozmawiałam z nią i myślałam o tym. Ona zaburzała śniadanie. Ładne śniadanie. Bardzo chciałam. Raczej dała mi przestrzeń, żeby to ona mówiła, niż ja, ale skończyłyśmy rozmawiać w momencie, kiedy ja już to śniadanie zakończyłam, i ja byłam taka, że. Nawet dbając o wszystko, doka, oczywiście mogłam podjąć decyzję, mamo nie odbieram. Ważne tak. było dla mnie akurat dzisiaj, żeby, żeby odebrać. Nie, nie sprawiło to, że moja rutyna codzienna została jakkolwiek zaburzona. To jest właśnie o tych tak. decyzjach, ale było to dla mnie dosyć zabawne, że tak skupiłam się na tym, żeby sobie spojrzeć na to od innej perspektywy, a i tak wiesz, miałam plan, a i tak, tak pojawiło się coś, Taka co ten, co ten plan zmieniło. Tak. Nie, że, że kolejna. kolejna Kolejny kamyczek, no i znowu, myślę, że my mamy bardzo dużo w sobie sprawczości. Jeżeli, ja tak ostatnio zaczęłam myśleć, że jeżeli ktoś słucha Twojego mojego podcastu, jeżeli skroluje ten Instagram, yy, to znaczy prawdopodobnie, że ma sprawczość w sobie, no bo może sobie pozwolić na to, żeby w swoim dniu wygospodarować czas, żeby spędzić no, z rozrywką jakiegoś rodzaju, yy, żeby ten swój czas na to przeznaczyć. Więc jeżeli my mamy tą sprawczość, to dajmy ją sobie, żeby móc dochodzić do kolejnych rzeczy i po prostu podejmujmy takie świadome decyzje. Tak. Ja mogłam zrezygnować z tego telefonu, ale świadomie powiedziałam, dobra. Sprawczość odbieram. połączona z elastycznością. Tak, myślę, że to będzie nasze clue. <laughs> Śmiać mi się chce, bo też o tym pomyślałam na początku naszej rozmowy, że właśnie w tym, w obliczu tych wszystkich bodźców ludzkich i wrażeń wakacyjnych, jako osoba, która zawsze ma w tle podcast, coś się dzieje, coś sobie oglądam i rzadko niestety przyznaję absolutnie transparentnie, że rzadko mi się zdarzało, że jadłam sama, to jeść bez jakiegoś czegoś Dodatkowego w tle. czegoś. Mhm. I zobałam się na tym ostatnio, że jestem tak dobodźcowana w ten dobry sposób, myślę, fajny, bo ludzki, tak żywy że nawet puszczenie podcastu podczas jedzenia mnie zaczynało stresować. Ja czułam jakieś takie podnerwowanie w ciele, że muzyka też jakoś nie i dla mnie sam fakt bycia na balkonie, gdzie słyszę hałas ze świata, to było dla mnie wystarczająco i dzisiaj też właśnie miałam, tylko bawi mnie to, bo miałam taką rozkwinę, że kurczę, robię to śniadanie, nic nie puściłam, żadnego żadnej muzyki, żadnego podcastu, spoko, nie wiem, może właśnie mam sobie pobyć tak w ciszy. Idę z tym, nie? I właśnie sobie dzwoni mama i się sobie tak, kurczę, trochę mi się nie chce gadać, ale było bardzo mi i, i, z nią, I z nią porozmawiałam. I to właśnie jest o tym, że sprawczość, to decyzje, ale właśnie też ta elastyczność. I ja wrócę na moment do tego, co powiedziałaś parukrotnie, czyli do tej cykliczności, bo ten temat też do mnie mocno wraca, akurat w ostatnich dniach mocniej w kontekście też kobiet I tego, jak my sobie układamy, to jakoś fascynujemy ten temat ostatnio. Też, jakby gdzieś tam, nie chcę mówić, że walczę, ale obserwuję swoje hormony i dowiaduje się, jak bardzo kontekst, czy jedzeniowy, czy ćwiczeniowy. Ma znaczenie w konkretnej ma, ogromny, mhm. ma ogromne znaczenie i jak też my to wiemy. Nasze, nasze ciało to wie, tak, ale jakby po, przyłożenie Ale tam sobie nagiwamy. Tak, jakby przy, chodzi o to, żeby sobie tę uwagę tam przywrócić do tego swojego ciała, bo znowu czasami sobie narzucamy rzeczy, tak jak mówisz i. Nie, nie dostajemy tych rezultatów, bo właśnie nie pracujemy mądrze, tak jak poujwamy po, to, że staramy się pracować właśnie mądrze, dobrze, wcale nie więcej, ale, ale lepiej. No i to też ma piękny kontekst kobiecy, tak? W pewnych momentach cyklu zupełnie będziesz miała inny poziom kreatywności i siły i myślę, że to też jest super i o tym też mam nadzieję, że będę więcej rozmawiać, bo, bo my totalnie o tym zapomnieliśmy, zapomniałyśmy. No dla mnie to jest fascynujący no. temat, już od kilku miesięcy tak sobie nurkuję tak. w to i też właśnie obserwuję siebie. No, bo... bo też tyle się wydarzyło w kontekście tego, jakie możliwości mają teraz kobiety na w świecie, nazwijmy to najprościej, jak się da, ale no, kobieta w świecie nie może do końca być jak mężczyzna w świecie pod kątem fizjologii, nie? że jakby to też jest coś, co trzeba My, nie, sobie nowo, my mamy taką niestałość w sobie, że chęć abyśmy zawsze były takie same i tak samo mierzyły się z wyzwaniami, realizowały cele, ćwiczyły na siłowni, y, trzymały zdrową michę, tak. wiesz, że to, że to jest bardzo dużym wyzwaniem, wręcz w tym momencie dla mnie y, niezdrowym, w sensie takim, że teraz ćwiczę więcej na siłowni, wróciłam sobie do siłowni podczas ty, tych wakacji i po prostu w momencie, w którym wiedziałam, że i moje hormony, i moje ciało mówi mi, to nie jest dobry tak. moment, to nie miałam tak jak kiedyś myśli, nie poddawaj się, musisz cisnąć, musisz robić, przecież. Wtedy tylko wtedy sobie powiedziałam, będzie lżej albo w ogóle. I to znowu jest o takiej życzliwości i uważności na no, siebie po prostu. takim swoim, wiesz, kompanem, wsparciem, Ziąkiem, no? takim ziomkiem, który zapyta, dobra, czego potrzebujesz, a nie gdzieś tam w opozycji, co mówię, jesteś moją historią całego życia, tak naprawdę być jakimś takim swoim po prostu, wiesz, tyranem, który mhm. stoi i mówi, zrób tak, ale ta cykliczność, okej, okay, w naszych ciałach, jakby cykliczność kobieca, ale tak samo przyroda ja tak myślę sobie że wiesz przyroda nie jest cały czas na wysokich obrotach przynajmniej nie w naszej szerokości geograficznej to też jest ważny wątek nie? Że jakby każda pora roku rządzi się trochę swoimi prawami i tak sobie myślę że lato jest jak patrzę na medycynę chińską mówi się tak że to lato tej rozpusty o której rozmawiamy ale rozpusty właśnie w znaczeniu zabawy ludzi i luzu. takiego tak większego luzu jakby dużo robisz ale na zasadzie celebrowania podczas gdy tak myślę że taki czas najbardziej um, największym Mobilizacji to jest i jesień, i wiosna, tak, bo wiosna, bo, bo się budzi świat do życia, a jesień, bo po lecie jesteśmy już trochę, trochę um, uspokojeni, Musimy się osadzić, Tak, Jesteśmy tak. trochę ochłodzeni. Mm -hmm. O, może to chciało o to mi chodziło, że tak możemy już spokojnie wysiedzieć, bo nas tyle rzeczy nie rozprasza. I tak nawet też przyszło mi do głowy, że latem jak jest tak pięknie, no to chcesz wyjść, bo chcesz korzystać z tego i czasami mnie to męczyło, i pomyślałam sobie, że wczoraj było pochmurny poranek, że tam coś, i myślę sobie, bo szak jak cudownie, to byłby taki to idealny samo. dzień, żeby tak posiedzieć. I wiesz, i bawi mnie to, bo to nie jest w zasadzie, że że o matko, dziewczyno, jesteś przemęczona, więc dlaczego nie zrobiłaś tego wczoraj? No nie, bo kiedy widzę słońce, moje ciało włącza te zasoby, które ma i my się sobie, dobra, lecimy z tym. I to, to nie jest, na zasadzie jestem w kontrze do siebie, tylko jestem właśnie podpięta pod to, co mówi mi przyroda. Nie? I przyjdzie zima, której jeszcze nie wymieniłam. I to jest ten czas, z którym... Ale też popatrz, ile to mówi o mnie, może tobie też, nie? Że jakby to jest ten czas, kiedy ja uciekałam, nie lubię zimy. Uciekam przed zimą, chcę być gdzieś, gdzie jest ciepło, bo nie pozwalam sobie na to, żeby mieć ten czas tej hibernacji, a on też jest ważny. I z punktu widzenia medycyny chińskiej, też dowiedziałam się, że takie wyjeżdżanie w ciepłe kraje zimą nie do końca jest najlepszym pomysłem, bo nasze ciało nie ma czasu odsapnąć. Ja teraz cieszę się, że wow, to jest moje drugie lato w tym roku, <sum> bo już jedno miałam wiesz, w lutym i w marcu, co jest super i jestem mega wdzięczna. I, i to jest cudowny przywilej, ale myślę sobie, hmm, może moje ciało jednak jest trochę przeciążone. Ale ja mieszkając czy na Zanzibarze, czy na Bali, bo tam. No... Ta egzotyka i, i, i ta pogoda po prostu taka, wiesz, iście wakacyjna, to jak przychodził pochmurny dzień, albo pora deszczowa, to dosłownie czułam to, że o, oh, potrzebuję tego. Że mimo tak. zmiany szerokości geograficznej i jakby właśnie wielkiej wdzięczności za to, że tam jestem, no to też będąc tak długo w tej cykliczności tutejszej, no bo w tych innych szerokościach po prostu mogą być inne cykliczności, tak, I, tak. i, I to jest tak, ale że y, m, mój organizm po prostu tęsknił, czuł, potrzebował, więc y, powiem ci, że jak czasami na Lanzarote są takie dni, że zaczyna się pochmurnie i Tomek mówi, o, ale super, jest dzisiaj pochmurnie, dobra, taki dzień, żeby w łóżku pod kocykiem posiedzieć, będzie fajnie i wychodzi słońce i on wychodzi na taras i mówi, i po co wychodzisz? Po no. co wychodzisz? Bo od razu też twoja głowa właśnie tak, tak jakoś tak. inaczej zaczyna funkcjonować, więc no tak, myślę, myślę że to, to też jest ważne, i znowu odbijając do celów i planów, fajnie też sobie pod tym kątem o tych rzeczach myśleć, kiedy my. Mm wiadomo, nie zawsze. Ja, to jest ciekawe, bo ja w pracy zazwyczaj miałam y, intensywny okres, właśnie lipiec-sierpień, bo wrzesień, powrót do szkoły, y, kampanie, czy szukanie pracy, czy, czy kupowanie nowych rzeczy. Więc jak byłam w tych firmach, to wrzesień był takim gorącym okresem i w wakacje była podwyższona mobilizacja. Okay. I, ale ja wtedy wiedziałam, że po prostu, okej, okay, praca to praca, ale potem, bajland, to są wakacje, ja się po prostu bawię, nie narzucam sobie zbyt sztywnych ram, wtedy też odpuszczałam trochę jakieś ćwiczenia na siłowni, no bo więcej spacerujemy, pływamy. Wtedy też się tak nie spinałam, żeby jakieś rutyny, czy właśnie trzymanie tej zdrowej michy było takie od A do Z, bo, kurczę, no nic nie zaszkodzi, jeżeli ja po tym fajnym obiedzie zjem sobie loda. I myślę, że to jest ta, ta beztroska i ta e, e, rozpusta, jak to powiedziałaś. Pamiętam, jak Tomkowi kiedyś powiedziałam, że lato jest o, o beztrosce, rozpuście zabawie, i on mi, jak czasami mi się taki generał lekki włączy na zasadzie hmm, może coś powinnam, to on mówi, lato jest o rozpuście i zabawie. Pamiętaj o tym, sama mi to mówiłaś. Przyjdzie nowa pora roku, to zadamy sobie nowe pytania. I będzie inna aura, będą inne wyzwania, natomiast w ogóle nie wiem, czy wiesz chyba jutro według nas, ale to dla słuchaczy jest trwa, więc jakby pasuje. Ta anegdota zaczyna się do, do jesienne, mm -hmm. więc jakby z punktu widzenia medycyny chińskiej no to tak lato to już mówi do widzenia. No ale znowu, medycyna chińska nie jest narodzona w Polsce, w związku z tym możemy uznać, że, że u nas jednak mamy ten... Y, co, masz taką minę sceptyczną? Nie, 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 w sensie, bo sobie myślę, że dzisiaj przyszedł taki pochmurny dzień i, i chciałam tylko powiedzieć, no. że z tego co patrzyłam to... Ma no, być już zimniej, tak? Nie. Nie? Nie, że zaraz wróci. Zaraz wróci. No więc. bo myślę, że jeszcze jak jesteśmy My, wiesz, w sierpniu to, to dla nas w tym, w tym miejscu na świecie, jeszcze jednak jest to lato, myślę, lato w pełni. I że potrzebujemy tego. Że, że, że ci, no wiem, że nie wszyscy są fanami y, ciepła lata, ale, ale myślę, że zawsze jeszcze chcemy ten stan sobie troszeczkę tak przedłużyć, żeby tak. jednak ten sierpień, tak jak były wakacje: od lipca tak. do sierpnia tak. i po no prostu. To, jest to się... co mi się nie podoba właśnie w medycynie chińskiej, że nagle jest wiesz, końcówka lipca, jak ktoś mówi, mi, że już jesienne. Nie, nie, jeszcze chwila. 31 sierpnia do tego dnia trwały tak. wakacje, ja myślę, że. Tak że jak A potem będziemy sobie zmienię. tu siedzieć w wieku 80 lat, to będziemy tak, dokładnie tak samo. Tak, jeszcze. i potem będziemy musieli, bo nie wiem, czy też tak masz, że we wrześniu w powietrzu rano czuć szkołę. Czuć szkołę bo i ja taki wtedy chud. dostaję też takiej akcji tak, do działania, takie, tak. że okej, okay, dobra, no, nowy rok, no zresztą ja też Nie tak ma tego rozlenibienia, który jest teraz. Ja teraz mam dużo tego rozlenibienia. Ja też mam dużo tego rozleniwienia, i w sumie ja tak żyję od września do czerwca, właśnie gdzieś tam, powiedzmy sobie, w świecie. A potem wakacje przychodzą tutaj, więc dla mnie to też wrzesień to jest zawsze taki początek nowego roku w mojej głowie. To jeszcze ostatnia rzecz, do której chciałam nawiązać, bo wiadomo, że mogłyśmy siedzieć cały dzień, ale jak powiedziałaś o tym, że jeszcze niedawno Twoim celem, czy jakąś taką wizją na siebie byłby. Nowy Jork czy Barcelona, to z jednej strony przychodzi mi do głowy: spieszmy się realizować marzenia, bo się zmieniają, ale druga rzecz, to jest też taki wątek, który chodzi mi po głowie w ostatnich tygodniach to jest właśnie to, żeby pozwolić sobie na to, że jakaś droga, jakiś cel, który nam przyświecał, do którego dążyliśmy, włożyliśmy w pracę, inwestycje, jest już nieaktualny, że to jest dla nas często trudne. Że wiesz, że jakby włożyliśmy w to tyle wysiłku i to jest trochę jak ta anegdotka, że nie wiem, skończyłaś dwa lata studiów, to przemęczysz się kolejne trzy. No to jakby okej, okay, jakby obie opcje są spoko, ale to jest, to mi się wydaje mm, zgubne o tyle, że jeżeli podjęliśmy tę decyzję, żeby dążyć do tego celu, z dobrego miejsca, no to już ta droga, którą przeszliśmy do dzisiaj, też była wartością samą w sobie. Nawet jeśli my teraz spiwotujemy zupełnie w inną stronę. Ale też miałam tę myśl, właśnie parę, parę dni temu, że się sobie kurczę, mówiłam ci o tym, nie? że zmieniałam sobie vision boarda. Mm -hmm. I mówię tak, okej. Okay. Ale to znaczy, że te wszystkie miesiące, kiedy tak trzymałam dla siebie te wizje z tamtego Virgin Boarda, to co z nimi? Jakby to już teraz tego nie chcę, to teraz to już muszę zmienić tak już kategorycznie nie? i to jest takie o tym odpuszczaj. No dobra, nasyciłam się jakąś tam namiastką, bo w tym sezonie już zale zależy mi na czymś innym. No wiesz, to jest y, pierwotnie w nas też jakoś zakorzenione. W ekonomii jest y, prawo utopionych kosztów, to chyba się tak nazywa, że po prostu y, nas boli to, że poczyniliśmy jakąś inwestycję y, czy finansową, Taką materialną, czy po prostu naszego wysiłku, żeby z czegoś rezygnować. Dlatego na przykład często jest, że ktoś kończy studia, których nie chciał, bo już był dwa lata. Albo ktoś nie odchodzi z jakiejś pracy, bo tam już sobie coś zbudował. Jest gro takich rzeczy. Albo nie zawrócę, bo już wyjechałem. Nie? Czyli zainwestowałaś, więc. Mamy to poczucie, że ta inwestycja po prostu przepadnie. No ale nie, no bo będąc na tych studiach, może poznałaś fajnych ludzi, a nauczyłaś się jakiejś rzeczy. Prawdopodobnie to, że byłaś na tych studiach, yy, spowodowało, że zrobił się ten piwot w głowie. Więc yy, ja tak sobie myślę, że z, z każdego doświadczenia możemy coś dla siebie czerpać. Nie wymagam, żeby każde doświadczenie mnie czegoś uczyło, ale mogę podjąć decyzję, czy chcę z niego czerpać, czy nie. I, i, i to jest też yy, o tym, żeby po prostu... Dla mnie, czyli taka klamra z początkiem, nie myślmy o tym w pierwszej kolejności, co chcemy mieć, albo w jakim miejscu chcemy być, tylko zastanówmy się, jak chcemy się czuć. I, i tak mi się wydaje, że to jest właśnie, mi to bardzo pomogło. I to, to wtedy jest niezależne od miejsca, od rzeczy, które posiadam bardzo często, tylko po prostu od jakiegoś stanu, na który ja mam duży wpływ, żeby się w niego po prostu wprowadzać, podejmując szereg różnych decyzji. No pięknie powiedziane. Ja się śmiałam, że muszę pojechać do tego nowego Jorku, zanim już totalnie nie będę chciała jechać w tę dolinę przebodźcowania, po prostu chaosu, przestępstwa. A może wymyślisz sobie po prostu inny nowy Jork. No bo tak, tak. jak Warszawę, wiesz, co osoba to zupełnie. No. Ja się czasami tak śmieję, jak spotykam kogoś i ktoś mówi, y, jakie miejsca by pokazał w Warszawie, gdzie by kogoś zabrał, a potem na przykład ja to zderzam z moją wizją, są dwa zupełnie inne miasta, no bo jest tak dużo możliwości, więc możesz je przeżyć na swój własny sposób żeby nie pytać o plany i cele na lato, bo jesteśmy cały czas w naszej bańce Czy mogę sierpień. powiedzieć, jaki mam plan? A, no Zjeść dawaj. coś, bo już czuję się głodna, więc to jest mój plan na dzisiaj. I ewidentnie nie, my, nie myślisz o kolacji, nie zjadłszy obiadu, czy tam wiesz. Pierwszy krok, tylko jeden krok do przodu. Jak sobie rozmawiałyśmy przed odcinkiem, że może nie wiem, coś byśmy zjadły później, i ja ci powiedziałam, dobra, to nagramy i zobaczymy, co będzie, tak. i, to jest, i to jest ta moja strategia na teraz. Piękne. Ja pomyślałam, że, że, że jak powiedziałaś o tym, żeby zadać sobie pytanie, jak się chcemy czuć, to przyszło do mnie, żebym chciała się pozachwycać więcej. Więc myślę, że. I zobacz, jak do, wiele jest, rzeczy możesz pod to podłączyć. Tak, to jest dobre nastawienie i od razu mój, mój mózg będzie poszukiwał tych zachwytów. I ja teraz Ci jeszcze dam, dodam jedną rzecz, może ją weźmiesz, może nie. Co możesz zrobić, żeby jutro pozachwycać się jeszcze więcej? Hmm. Nie musisz czekać, myśleć, tylko. Bardzo, a co możesz zrobić, żeby jeszcze dzisiaj pozachwycać się jeszcze więcej? Ja okay, jestem zachwycona tą rozmową. Dan, <grystanie> <Done. grystanie> a się bardzo Ci dziękuję. Ja Tobie bardzo bo dziękuję. Nam tak upłynął ten czas. Ja nie wiem, y kiedy też tak właśnie zerknęłam na zegarek, mówię, wow. Wspaniałe, wspaniały odcinek letni, dobrze jest być znowu w studio, być no, to z tobą tego lata. Czuję, czuję też tą beztroskę, myślę, że jakby ja czuję tutaj, jak sobie siedzimy między nami, tą energię, że właśnie jest ta letnia energia, a z drugiej strony gadamy, wiesz, takie przemyślenia. Mocne, mocne przemyślenia. Tak, no jak to zwykle u nas bywa. To była próbka <laughs> naszych rozmów. Myślę, że to byłoby analogicznie, podobnie yy, poza nagraniem, więc mamy dobry, do, dobry przykład tego. Nie no, śmieję się, ale mówię zupełnie serio. Yy, dziękuję ci raz jeszcze. Mam nadzieję, że spotkamy się się tu nie raz no, na kolejnym czekinie ja i, i wymianie, wymianie e, przemyśleń. że nam po prostu beztroskiego, beztroskiego nie lata, beztroskich wakacji. troskich wakacji. Do usłyszenia. Tak. Dziękuję Marce Media Expert za objęcie patronatu nad odcinkiem w ramach kampanii promującej smartfon Google Pixel 8 Pro. Po szczegóły zapraszam do opisu. Dziękuję za wysłuchanie serii Na dwa głosy. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień!